Chcemy ustawy Stop 447. Pomóż nam zebrać podpisy. Wejdź na www.stop447.info. Pobierz kartę podpisową, zbierz podpisy pod ustawą Stop 447 wśród rodziny i znajomych i wyślij do nas. Teraz jest czas działania. Rota, która jest współorganizatorem tego wydarzenia dzisiejszego, pewnie Państwo zauważyli, tak naprawdę roty powstały w momencie, kiedy w maju odbyła się wielka demonstracja, około 20 tysięcy ludzi pod ambasadą amerykańską, w związku z właśnie ogłoszonym aktem, akt 447. Był to przejaw pewnego rodzaju protestu. Doszliśmy do wniosku i wtedy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Konkiewicz, ogłosił powstanie Rot Niepodległości. Czymże te Roty Niepodległości mają być? Przede wszystkim organizacją Polaków, która ma łączyć wszystkich nas, mających wspólne cele, wspólny pogląd na to, jak nasza Rzeczpospolita ma wyglądać. Łączyć w wspólnych działaniach, konkretnych celach, bez względu na to, w jakich organizacjach czy w jakich instytucjach funkcjonujemy. Chcemy działać konkretnie, chcemy działać punktowo, ale też chcemy rozszerzać nasze działanie, nasz zakres oddziaływania. Chcemy po prostu porozumienia wszystkich Polaków ponad podziałami wobec zagrożeń, które naszym zdaniem nas tutaj dotykają. Jednym z nich, i mówię, to jest właśnie przyczynek, dla którego w ogóle roty powstały, jest właśnie akt 447, czyli akt Senatu Stanów Zjednoczonych, który ma wspierać organizacje żydowskie w kierunku takim, aby odzyskiwać mienie utracone przez nich. Z tym, że prawda jest też taka, że pod to można podciągnąć różne rzeczy, ale to, co wiemy już na pewno, podciągane jest to, co w cywilizowanym świecie po prostu się nie mieści. Czyli odzyskiwanie, bo tego żądają organizacje, i to podkreślam, żydowskie organizacje, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale działające w porozumieniu, jak można się domyślać, rządu Izraela. Tutaj wiadomo, ręka rękę myje. I dotyczy to czegoś no, niesłychanego, ponieważ dotyczy to mienia bezspadkowego. Nie mówimy tu, i to jest bardzo ważne, nie mówimy tutaj o odzyskiwaniu mienia, które rzeczywiście się należy, które należy, ma spadkobierców i do tych spadkobierców jak najbardziej ma prawo trafić. Ale mówimy o mieniu, które nie ma już spadkobierców. Na całym świecie, w całym świecie, który jest uznawany za cywilizowany, to mienie zawsze przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast wiemy, co się dzieje. Wiemy, że organizowane są już różnego rodzaju działania. Wiemy pokątnie, oczywiście to nie jest jeszcze nigdzie oficjalne, ale chodzą już takie pogłoski po Warszawie chociażby, że na senacki raport, który dotyczy tego tematu, przygotowano oczywiście na zlecenie organizacji żydowskich, jest podobno miażdżący, tak dla nas. Czyli to nie jest tak, jak udają nasi rządzący, czy nasz establishment, bo tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, jest cisza ponad podziałami wszystkich tych głównych sił politycznych. Tak? One nie ma tematu, twierdzą, jednak temat jest. I o tym przekonują nas przeróżne sygnały, które docierają, o których można słyszeć. Chociażby informacje na temat przygotowywania lasów państwowych i tak dalej pod wykup. Tak? Wiadomo, nie mamy tu
tutaj potrzeby martwić się, jesteśmy w takich czasach, że nie musimy się martwić zagrożeniami militarnymi, choć też nie do końca, ale no na tym etapie nie jesteśmy. Natomiast są inne zagrożenia, często dużo poważniejsze, wbrew pozorom. Zagrożenia, które mogą zawładnąć wszystkim, czym dysponujemy. Naszymi przede wszystkim portfelami, bo te żądania, które według różnych szacunków, ale sięgają 300 miliardów dolarów, no to są 3 budżety naszego państwa. To jest, o ile dobrze pamiętam, 124 tysiące złotych na każdą polską rodzinę. Nie wiem, czy was na to stać. Nie, nie. Nie wiem, czy jesteście w stanie to spłacać. Nie, nie. Śmierdzą. W każdym bądź razie, żeby też nie przedłużać tego tematu, ja bardzo serdecznie zachęcam Państwa wszystkich do tego, abyście Państwo włączyli się Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać. Bardzo się cieszę, że jest Was tak wiele. Nie spodziewaliśmy się, ale też wiadomo, różne spotkania w różnym czasie w tej chwili też nie spodziewaliśmy się, że ta sala okaże się za mała. Gdybyśmy to wiedzieli wcześniej, pewnie staralibyśmy się o większą. Mili Państwo, przede wszystkim się przedstawię. Moje nazwisko Dariusz Węcki, jestem przedstawicielem, koordynatorem ROD Niepodległości Katowice, zarazem prezesem Stowarzyszenia Silesia Endecja. Brawo. I bardzo się cieszę, że w imieniu właśnie i Silesia Endecja, i ROD Niepodległości, ale również mediów narodowych, które nas tutaj wspierają, również wydawnictwa i fundacji Magna Polonia, które również przyczyniły się do tego, żebyśmy się mogli tutaj z Państwem spotkać. Chciałbym podziękować jeszcze raz za to, że jesteście tak liczni. Mam nadzieję, że to spotkanie, te wszystkie niewygody, z którymi no musimy się jakoś uporać, zostaną zrekompensowane przez treść, przez to wszystko, co chcemy tutaj przekazać. Mili Państwo, puścimy tutaj również wśród Was, tutaj musimy się troszkę zareklamować i też poprosić Państwa, bo chcemy robić tych spotkań jak najwięcej. Chcemy, żeby rzeczywiście informacje o tym, co się tak naprawdę dzieje, czyli informacje z tak zwanego niezależnego obiegu, docierały jak najszerzej. W związku z powyższym chcemy tych spotkań organizować jak najwięcej. Tutaj przy okazji zachęcę Państwa, 5 grudnia będzie też spotkanie z panią dr Anną Madrelą w sprawie tutaj promocji również jej książki, nowej książki o Kto zdradził Pileckiego. Nie pamiętam, czy dokładnie ten tytuł, ale w każdym razie o tą książkę będziemy tutaj Państwu też przedstawiać. Będzie też pani Anna Madrela obecna na tej swojej prezentacji. Natomiast tutaj puścimy wśród Państwa jeszcze przede wszystkim taką kartkę. Prosimy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się, tak jak już wcześniej mówiłem, w działania ROD Niepodległości, czy też chcieliby być informowani o tym wszystkim, co będziemy organizować, o tym, co się dzieje, o wpisywanie swoich namiarów, maila, numer telefonu, będziemy z Państwem wtedy się komunikować. Również z ROD Niepodległości jedzie do nas koordynator krajowy, pan Mariusz Piotrowski. Jest tutaj bardzo wiele osób, pewnie każdego powinniśmy przywitać. Przede wszystkim pozwolę sobie przywitać pana redaktora Wojciecha Sumlińskiego. Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni Państwo.
Wielkie brawa dla kolegi i dla ROT, bo to jest też ogromna, ogromna... Witamy bardzo, bardzo serdecznie, szanowni państwo, premiera książki Powrót do Jedwabnego. Już przeczytałem tą książkę. Powiem szczerze, że to jest książka, która zmiata, totalnie zmiata narrację, tą narrację dezinformatorską, tą narrację antypolską o tym, że Polacy to faszyści, naziści, kolaboranci. To jest książka, która po prostu niszczy system w mojej opinii. Książka, która w mojej opinii także, szanowni państwo, doprowadzi do tego, że jednak dojdzie do ekshumacji Jedwabne. Może tutaj bardzo często mówiła pani doktor Ewakurek, tu też kilka słów wprowadzenia, ponieważ pani doktor Ewakurek miała być dzisiaj z nami, no ale z przyczyn rodzinnych niestety jej nie będzie. Jak dobrze wiecie państwo, mamy ogromne kłopoty z zorganizowaniem premiery w Warszawie. Cały czas walczymy, ale spokojnie, to się uda, jeżeli będzie trzeba, to zrobimy to z Sejmem. Tutaj kolega mówi, że faktycznie mało miejsca, może następnym razem nie wejść z powiek katolicki, tak, żeby tak się wszyscy pomieścili. Więc trzeba tą ślinkę napełniać, tak jak tutaj proponuję. Cóż, szanowni państwo, przechodzimy już do całości spotkania, ale Wojtku, chciałem, żebyś zaczął i opowiedział, no bo faktycznie książka, która w mojej opinii miarzy system, miarzy tą antypolską dezinformację, ale problemy, które tutaj napotykam, bo ty napotykasz. Ja dostałem takie z różnych źródeł niepotwierdzone info tydzień temu, że właśnie będą ataki, też chcieli blokować naszą telewizję w Radiu 24. Oni to zablokowali, już nie udało się, ale próbowali zablokować premierę, która ma się odbyć jutro. Jak to skomentujesz i myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest właśnie, że każdy praktycznie, że jest generalnie taki strach i jednak taka mania, totalna mania zaciszenia, jeżeli chodzi o właśnie Powrót do Jedwabnego. Tutaj jeszcze chciałem serdecznie pozdrowić z tego miejsca i też bym prosił o wielkie brawa dla posła Roberta Winnickiego. Na antenie w Realu 24, akurat ktoś na żywo z Wojtkiem Sumińskim wczoraj zapowiedział, że ta premiera odbędzie się na jednym z posiedzeń zespołu parlamentarnego w Sejmie. Była się tak naprawdę premiera Powrotu do Jedwabnego. Ta sytuacja to będzie taki test dla polityków, którzy są propolscy, patriotyczni, prawicowi, którzy przyjdą i którzy pomogą nam zorganizować to spotkanie w Sejmie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że tyle was kochani jest. I oddaję głos Wojciechowi Sumińskiemu jeszcze raz. Wojciech Sumiński, wielkie brawa. Państwu przede wszystkim z tego serca dziękuję organizatorom, dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście tutaj z nami. Jak widać, nie jest łatwo zorganizować tego typu spotkanie, tym większy szacunek za to, że ono tutaj może się odbywać. Dwa słowa. Ewakuacja niestety będzie dopiero jutro na naszej premierze, bo wierzymy, że ta premiera będzie miała miejsce. Dziś z przyczyn rodzinnych nie mogła być ani wczoraj w Wiedniu, ani dzisiaj u Państwa. Zanim byśmy opowiedzieli o całej książce, o tym, co zawiera i dlaczego pewne środowiska już teraz, nawet nie czytając, uznały ją za tak niebezpieczną, chciałbym państwu króciutko przybliżyć wydarzenia ostatnich dni, bo to pewien chaos informacyjny, a myślę, że te wydarzenia mówią bardzo dużo o samej książce. Ale przede wszystkim mówią bardzo dużo o naszej rzeczywistości. Proszę państwa, pracę nad tą książką rozpoczęliśmy wiele, wiele miesięcy temu, grubo ponad rok temu, w zasadzie to kilka lat wcześniej, bo zrobiliśmy to, co się nazywa researchem. Jeśli chodzi o samą premierę, to wszystko mieliśmy uzgodnione, doszczegółowione, umówione, opłacone na kilka miesięcy wstecz. Kilka dni temu dowiadujemy się, że w moim ukochanym miejscu uczelnia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest tam takie miejsce nazywane dobrym miejscem, gdzie była między innymi premiera Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. To spotkanie odbyć się nie może. Żadna przyczyna nie jest podana, nie wiemy dlaczego, nikt nam tego nie mówi. Rzecz się wyjaśnia nazajutrz, kiedy stołeczny dodatek Gazety Wyborczej opisuje nas triumfem, nie będzie premiery i w zasadzie książka jest już nacenzurowana. Gazeta Wyborcza informuje, że udało się doprowadzić do tego, że tej premiery nie będzie. Jednocześnie w Warszawie pojawiają się tabuny różnych dziwnych postaci, które zrywają nasze plakaty informujące o tej premierze. Zamieszczają na Facebooku podarte plakaty wrzucone do kosza, mówiąc, że tam jest ich miejsce. Te osoby występują na swoich profilach z imienia i nazwiska.
Więc w poniedziałek Kancelaria Prawna na Mokotowie składa wniosek o ściganie tych osób, bo to jest bezprawie. Nie zostawimy tego na pewno, ale zmobilizowano to do tego oczywiście, żeby podjąć działania, by zdobyć premierę gdzie indziej. Jakie może być lepsze miejsce niż jedno z czterech, gdzie mamy szansę to spotkanie odbyć? Bo od kilkudziesięciu miejsc się odbijamy niczym od ściany, ale z czterech miejsc słyszymy, tak, u nas możecie to zrobić. Najlepsze, które wydaje się być najlepszym, to jest miejsce przy kościele świętego Stanisława Kostki. Nie tylko ze względu dla mnie sentymentalnych, bo to jest mój kościół dzieciństwa i młodości. Chodziłem na te krótkie msze święte na 7 rano, idąc do liceum na Stefanii Sępolowskiej do księdza Popiełuszki, który mówił nam wtedy, prawda jest najważniejsza, z pustymi rękami przychodzimy i z pustymi rękami odejdziemy z tego świata, ale jeżeli będziemy mieli prawdę, to te ręce nie będą puste. Tak mówi ksiądz Popiełuszko. Miałem wtedy 15 lat, a pamiętam, jakby to było wczoraj. I właśnie z tego miejsca, w tym miejscu możemy zrobić premierę po wyrzuceniu z ulicy De Valpis w Warszawie. Organizatorzy, przepraszam, gospodarze zgadzają się bardzo chętnie, wręcz przyjmują nas z otwartymi ramionami, podpisujemy umowę, opłacamy fakturę gotówką, dostajemy tę fakturę. Gospodarz obiektu, pan dyrektor, oprowadza nas po obiekcie. Ja go świetnie znam, tam też miałem premiery swoich książek, ale pokazuje, tu stanie mównica, tu będzie ekran, po tym będziemy, tutaj otworzymy drzwi, żeby więcej ludzi mogło wejść, także na korytarzu takie dwuskrzydłowe, podwójne drzwi. Wszystko będzie jak należy. Bardzo się cieszę, że ta premiera będzie miała miejsce u nas, mówi do mnie. Miałem 3 godziny i dzwoni, bardzo zdenerwowany, mówi, że gmina żydowska warszawska zaprotestowała, dokładnie tak powiedział, gmina żydowska warszawska zaprotestowała, potężny nacisk na kurię, my mamy jakąś władzę, ale sami władzy podlegamy. To spotkanie się nie odbędzie. Nie zatkało, przez chwilę cisza, przyjedzie albo pieniądze dzisiaj, czy w innym terminie. Mówię, panie dyrektorze, pieniądze nie są w tym momencie najważniejsze. Ja oczywiście je odbiorę, przyjadę i proszę za kilka dni, ale niech mi pan powie, jak to jest możliwe, że katolicy w miejscu katolickim, którzy przyjechali z książką, chcą zrobić premierę książki, która ma bronić naszych wartości, naszego honoru, naszej godności, nie mogą takiego spotkania zorganizować, dlatego że protestuje gmina żydowska. Zapytałem, czy to jest Polska, czy już Izrael, a potem zapytałem, ja wiem, że to nie do pana, bo pan jest życzliwym człowiekiem, pan ma swoich przełożonych, ale gdy ich pan spotka, to niech pan ich zapyta, jaki mnie wstyd. Jaki mnie wstyd, żeby tak łatwo ulegać naciskom gminy żydowskiej, która oceniła książkę antysemicko, choć nawet nie zajrzała do środka, bo nie miała możliwości. Bo przecież nie znają tej książki, a już ją nakreślili, nacenzurowali, ocenili, że jest antysemicka. Dyrektor mówi, ja nie chcę tego komentować, niech mi pan zobaczy, nie jest bardzo przykro, ale musimy zrobić to, co nam nakazano. Tyle. Proszę państwa, ta historia ma ciąg dalszy. Ogłoszenie o drugiej premierze niwelujemy, szukamy tym razem w ciszy innego miejsca. Znajdujemy takie miejsce, centrum konferencyjne Kopernika. W Warszawie przy ulicy Kopernika 30. Bardzo miły dyrektor, bardzo miła pani menadżer. Wprowadzamy ich w temat, mówimy, gmina żydowska dzwoni, wydzwania, przychodzi przedstawiciele do każdego, kto użycza nam gościnności. Przyjdą i do was. Nie boicie się, nie odwołacie nam spotkania za 5.12? Na 100% nie, na 1000% nie. Robiliśmy setki spotkań i odwołaliśmy tylko 2, bo dostaliśmy oficjalne żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodziło o bezpieczeństwo. Musieliśmy to zrobić w 2 przypadkach na kaset na wniosek ABW. Ale tak, żeby jakieś stowarzyszenie czy ktokolwiek inny domagał się, byśmy przerwali umówione spotkanie, to się nigdy nie zdarzyło i się nie zdarzy. Czy ja mogę rozumieć, że jesteśmy umówieni? Wysyła pan maila potwierdzającego rezerwację i od tego momentu na panu ciążą zobowiązania finansowe. Jeżeli państwo wyślecie tego maila, to tak jakbyście byli zobowiązani zapłacić nam pieniądze. Zatem wysyłam maila. Pani odebrała maila, potwierdziła rezerwację. Pytam, jest już sobota wieczór. Wpłacać
piątek wieczór. Wpłacasz te pieniążki dziś mailem. Nie, nie, proszę przyjechać jutro zapłacić, macie Państwo rezerwację. Nic się nie zdarzy. Bo nigdy się nie zdarzyło i się nie zdarzy tym razem. Proszę Państwa, nie mówimy o tym nikomu. Wie o tym pani menadżer, pan dyrektor i trzy inne osoby, które tutaj są. I nikt więcej. Nazajutrz otrzymujemy informację, że zarządca budynku zdecydował, że to spotkanie nie może się odbyć. Pierwsze moje pytanie jest takie. Po pierwsze, znowu, gdzie my żyjemy? Po drugie, jak zarządca budynku dowiedział się, skoro dyrektor zapewnia, zszokowany i przerażony, mówi, ja nie mówiłem. Pani menadżer twierdzi, ja nie mówiłam. My też nie powiedzieliśmy zarządcy budynku. Jak się dowiedział? Ja nie chcę kierować teorii spiskowych. Ja mówię Państwu, że jest pytanie bez odpowiedzi. Faktem jest, że nigdy nikomu nie wypowiedzieli, nam wypowiedzieli. Trzecie miejsce uzgodnione, umówione, zarezerwowane, dwa opłacone, to trzecie nie zdążyliśmy jeszcze płacić pieniędzy, ale umowa została zawarta, zostaliśmy wyrzuceni. Proszę Państwa, ta historia ma ciąg dalszy, bo zgodnie z naszym hasłem nigdy się nie poddawaj, zorganizowaliśmy czwarte miejsce. Ale o tym miejscu poinformujemy dziś wieczorem, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zostanie zablokowane. Proszę Państwa, to wszystko wydaje się bardzo śmieszne, ale to jest przede wszystkim przerażające. Dlatego, że co my takiego w tej książce napisaliśmy? O czym ci, którzy nam zabraniają spotykać się z Państwem, jeszcze nie wiedzieli w momencie, kiedy nam zabraniali. Bo skąd mieli wiedzieć? Co takiego w tej książce jest? Proszę Państwa, rozprawiamy się kawałek po kawałku, krok po kroku z ugarstwami Tomasza Grossa z książki Sąsiedzi. To nie są byle jakie kłamstwa. Na kanwie tej książki z roku 2001 zbudowano potworną narrację, która doczekała się kolejnych setek kłamstw i która uruchomiła cały łańcuch zdarzeń, które mają w konsekwencji doprowadzić do tego, że będzie realizacja tego, co nazywane jest i znane pod nazwą ustawa 447. Proszę Państwa, pokazujemy, że ludzie, w oparciu o których Tomasz Gross napisał swoją książkę, to byli po prostu zwyczajni bandyci, oszuści, kłamcy, albo świadkowie, którzy w momencie, kiedy doszło do zbrodni w Jedwabnem, byli o tysiące kilometrów od Jedwabnego. Tacy świadkowie, którzy mówili, byłem na własne oczy widziałem, a potem się okazuje, że oni byli w tym czasie w Rosji. Proszę Państwa, pokazujemy element po elemencie, jak Tomasz Gross nakłamał, jakie wywołało to skutki, dokąd to zmierza i co nas czeka w dalszym ciągu. Pokazujemy, co działo się na miejscu w Jedwabnem, bo nam pierwszy udzieliła zgody na autoryzowaną rozmowę. Małgorzata Grupa, która prowadziła na miejscu profesor, ekshumację w Jedwabnem. Szefem grupy był profesor Kola, ale Małgorzata Grupa na miejscu od strony praktycznej kierowała tym wszystkim i przez 18 lat milczała. Nie mówiła o tym dlatego, bo po pierwsze po ludzku. Każdy z nas ma jakieś swoje życie i ma obawy. Po drugie, mówiła nam, że to, co tam się zdarzyło wtedy, 18 lat temu, to było wydarzenie tak traumatyczne dla niej, że do dziś ciężko jej nawet o tym myśleć, a co dopiero mówić. Opowiada nam o tym, że kiedy była ze swoimi archeologami w Katyniu czy w Charkowie, wykonali tysiące ekshumacji i w życiu nie zdarzyło się nic, co by przypominało to, co nastąpiło w Jedwabnem. To, co wyprawiał rabin Szuki. To ciągłe przerywanie, to upokarzanie, to upadlanie, ten dyktat, blokowanie prawdy w sposób absolutnie trudny do opisania. Opowiada, że odchorowali to wszyscy w sposób straszliwy. Z każdym kolejnym dniem, kiedy mimo tych wszystkich problemów docierali do prawdy, blokada była coraz większa. A kiedy mieli na wyciągnięcie ręki i pokazać, że była to zbrodnia niemiecka, tak po prostu wyłożyć jak karty na stole, decyzja, która zapadła daleko poza Polską. Rabin Szulki codziennie łączył się z Waszyngtonem i Tel Awiwem. Tak nam to przedstawia Małgorzata Grupa. Nie wiem, się z kim rozmawia. Mówił o tym, mówił na głos, w różnych językach. Nastąpiło zakończenie tej ekshumacji. Proszę Państwa, zakończenie tego, co tam wtedy nastąpiło,
było zarazem początkiem potworzenia potężnej nagonki na nasz kraj. Ta nagonka trwa do dziś. Państwo ją obserwujecie poprzez wydarzenia, które pozornie się ze sobą nie wiążą. Poprzez mapę na Netflixie, obecną mapę Polski, gdzie umieszczone są obozy koncentracyjne z dawnych lat. Poprzez wypowiedź amerykańskiego wiceprezydenta, który tu przyjeżdża i mówi zadośćuczyńcie. Poprzez rzekome pomyłki w gazetach amerykańskich i izraelskich. I zresztą nie tylko. Poprzez filmy Rodem z Hollywood, który przedstawia się Polaków jako nazistów. Poprzez komiksy, który przedstawia nas się jako świnie. Żydów jako myszy, a Niemców jako koty. Tysiące tego typu sytuacji. Proszę Państwa, to wszystko są te kropelki, które łączą się w strumyki, a te strumyki większy nurt, a ten większy nurt w rzekę. Dokąd prowadzi ta rzeka, zainteresowani znajdą na końcu naszej książki w absolutnie wspaniałej analizie dokonanej przez zespół Ordo Iuris. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris i jego zespół prawników dokonali bardzo dogłębnej analizy. Dokąd prowadzi ta sytuacja? Na naszych oczach buduje się to, co nazywają prawnicy normą prawną. Wiele osób sądzi, że ponieważ nasze prawo skonstruowane jest tak, jak jest skonstruowane, roszczenia Żydów nie są dla nas groźne. Jerzy Kwaśniewski, jego zespół prawników z Ordo Iuris, to ci sami, którzy kilka dni temu byli w Nairobi i bronili świat przed tym, by nie zostało wpisane w prawo człowieka zgoda na aborcję bez jakiejkolwiek przyczyny, na żądanie. Udało się to zatrzymać. Oni dokonali wspaniałej analizy, dali nam to do książki, tą analizę, z której jednoznacznie wynika, że na naszych oczach buduje się norma prawna, a te wszystkie kropelki, o których Państwu powiedziałem i tysiąc innych, o których powiedzieć nie sposób, bo nie ma na to czasu, one właśnie służą do tego, by ta norma prawna nabrała życia. Bo w pewnym momencie świat już do końca będzie przekonany, w zasadzie już jest, ale w pewnym momencie będzie to właśnie nazwane normą prawną, którym świat uzna za coś, co jest oczywiście oczywiste, że Polacy, kiedyś naziści, dziś neonaziści, współodpowiedzialni za zbrodnie z tamtego czasu, muszą zadośćuczynić. Niemcy też w dobie II wojny światowej, państwo niemieckie sankcjonowało to, co oni wtedy wyprawiali, ale przecież świat uznał to za totalne bezprawie. I po wojnie wielu z nich rozliczy karą śmierci, więzieniem. Wielu się upiekło, ale wielu odpowiedziało za to, co robili. Bo świat uznał, że choć państwo niemieckie to sankcjonowało, było to totalne bezprawie. Opinia międzynarodowa, świat uznał, że to należy ukarać. My żyjemy w błogim śnie, sądząc, że nasze prawo nas chroni. Nie widząc, że obok buduje się norma międzynarodowa, norma prawna, która nie będzie zważała na to, co my mamy w naszych zapisach, tylko będzie sankcjonowała to, w co świat uwierzył, a świat już w to prawie uwierzył. Jak Państwo jedziecie gdziekolwiek w świat, rozmawiacie, to wiecie, jaka jest opinia o Polakach. Violetta Kardynał, nasza koleżanka, współpracowniczka, kanadyjska dziennikarka, bardzo dogłębnie to zbadała i opisuje, także w filmie, który Państwu pokażemy, że pierwsze skojarzenie nie tylko młodzieży kanadyjskiej, amerykańskiej ze słowem nazista, to Polak. Tak to wygląda. Ktoś o to zadbał. Proszę Państwa, co my w tej książce pokazujemy? Rzeczy, w które samym jeszcze kilka lat temu nie uwierzył. Bo kto by uwierzył w to, że Żydzi w 1939 roku, a nawet jeszcze w 1940, cieszyli się, że mają getta? Kto by w to uwierzył? Ja to mówię do kamery, biorąc pełną odpowiedzialność. Wmówiono nam, że od pierwszego dnia Żydzi byli niszczeni bardziej niż Polacy. Sięgamy do pamiętników i kroników Żydów, pisanych ich rękoma. I znajdujemy tam właśnie takie zapisy. Jakie mamy wspaniałe getto w Warszawie. Wreszcie mamy swoją autonomię. Burmistrz getta warszawskiego, Czerniaków, ma samochód, pensję, prawie codziennie jest w SS, rozmawia na wiele spraw. Inny, Ligenblum, skarży się, że Polacy zakładają paski Dawida. Że Polacy chronią się za paskami Dawida, bo złapali w łapance. Polacy mają straszny los. Chronią się, bo wiedzą, że Żydom jest lepiej. Proszę Państwa, znajdziecie w tej książce zapisy,
spisane rękami Żydów. Państwo nie, większość z Państwa nie ma tego świadomości. Wiele z takich relacji ukryto, bo one są ukryte, spisane w języku jidysz. Ale niektóre przetłumaczono. Sięgnijcie Państwo do tych zapisów i zmieni Wam się ogląd rzeczywistości. Zobaczycie, jak nas potwornie oszukano. To jest tak gigantyczne oszustwo, że czasami sam nie wierzymy własnym oczom. Pokazujemy, skąd to się wzięło, że przez setki lat Żydzi tu w Polsce zachowywali się jak obcokrajowcy. Mieszkamy na tej ziemi co Wy, ale nie chcemy mieć z Wami za wiele wspólnego. Żyjemy obok Was. Znajdowało to odzwierciedlenie we wszystkich traumatycznych, tragicznych, nietraumatycznych sytuacjach w historii naszego narodu. W dobie rozbiorów, w dobie powstań. W 1939 roku, w 1920, wreszcie 1939, te bramy triumfalne ustawiane na przykład w jednym z setek miejsc, w moim mieście, gdzie teraz mieszkam, Białej Podlaskiej. To nie jest przypadek, to jest pewna ciągłość. Bramy witające wkraczającą armię sowiecką. Żydzi, nie mniej, nie więcej, zachowywali się tak zawsze. Zawsze. Nie mówię o wyjątkach od reguły, mówię o regule. Byli oczywiście tacy, i takich też w książce uczciwie pokazujemy, którzy zachowywali się inaczej. Pokazujemy ich, wskazując jednocześnie na to, że to był wyjątek od reguły, bo reguła była właśnie taka, że zawsze, kiedy byliśmy najeżdżani, Żydzi sprzymierzali się z naszymi najeźdźcami. Tak to wyglądało. Wiem, jak to brzmi i wiem, co mówię. I proszę Państwa, sam nie wierzę, nie wierzyłbym jeszcze kilka lat temu, że będę to mówił. Ale takie są po prostu fakty. Takie są po prostu fakty. Jest pewna ciągłość historyczna, jest zakłamany czas pierwszego okresu II wojny światowej, kiedy w tych pamiętnikach i kronikach znajdziecie Państwo zapisy. Z Niemcami wspaniale się dogadujemy. Polacy, z nimi zawsze mieliśmy problem. To piszą Żydzi. Tego nie mówi Wojciech Sumiński, on tylko cytuje. Proszę Państwa, znajdziecie tam Państwo rozmaite inne rzeczy, o które tak naprawdę, sam bym nie wierzył jeszcze kilka lat temu. Wszystkie takie, jakby to powiedzieć, no, historie, które wydają się wręcz nieprawdopodobne. Wręcz nieprawdopodobne. Proszę Państwa, sięgnijmy, zaczynajmy się na moment na tym jedwabnym. Ja nie chcę mówić za długo, bo chciałbym, żeby Tomek coś dopowiedział, żebyście Państwo zadali pytania. Jarek też powiedział swoją historię, która też coś pokazuje, coś innego, ale absolutnie też coś bardzo istotnego, że w Polsce można iść dziś do więzienia tak naprawdę za słowo, wyłącznie za słowo, za nic więcej. I to nie na zasadzie zawieszenia kary, ale po prostu trafić do więzienia. Tylko za słowo na Facebooku. Pierwszy taki wyrok w historii chyba polskiego wymiaru sprawiedliwości, oby ostatni. Proszę Państwa, żeby wrócić na moment do tego jedwabnego, bo to jest fundament kłamstwa, które zapoczątkowało pewną narrację, która do dziś trwa i która zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Lipca 1941 roku komando Schopera kontynuuje swoją działalność. Niemiecki badacz, radca prawny, dotarł do faktów wskazujących, że Schaper był także w Jedwabnach 10 lipca. O tym, że był wcześniej w okolicach i jego komando paliło Żydów, zeznają także świadkowie. O tym, że był w Jedwabnym, na to wskazują materiały, do których dotarł. Innymi słowy, wydarzenia poprzedzające tragedię w Jedwabnym to niosące śmierć Żydom komando Schapera. Wydarzenia po 10 lipca to niosące śmierć Żydom komando Schapera. Co ten człowiek robił 10 lipca w Jedwabnym? Proszę Państwa, jeżeli Państwo uruchomicie, są tu prawnicy, sędziowie, może prokuratorzy, jeżeli macie sprawę karną, gdzie w poniedziałek ktoś morduje w miejscu X, w pewien konkretny sposób ofiarę, w środę robi dokładnie to samo, dokładnie ten sam przebieg, ten sam schemat, a we wtorek jest w miejscu, gdzie zamordowano ofiarę dokładnie w ten sam sposób, to w oparciu o dużo mniej znaczące dowody skazywano ludzi na wieloletnie więzienie. Jest wiele innych dowodów pokazujących, że była to zbrodnia niemiecka. Ja Państwu powiem o jeszcze jednym, nie opowiem całej książki, nie ma na to czasu. Spuentuję i
Poczekam na Państwa pytania, oczywiście Tomasz, Jarek. Proszę Państwa, w oparciu o co wyrobiono nam taką twarz? W oparciu o co? Ludzie, na których powołuje się Jan Tomasz Gross w swojej książce, zeznawali wcześniej w procesie tak zwanej grupy Fabera. Czym była grupa Fabera? Byli to Żydzi, między innymi Żydzi, którzy wtedy służyli w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, którzy wyłudzali mienie po zamordowanych przez Niemców Żydach w Jedwabnem i Łomży, a wyłudzali w taki oto sposób, że szukali Żydów o podobnie brzmiących nazwiskach. Innymi słowy, wynajdowali Żyda, którego nazwisko było podobne do zamordowanego właściciela domu, w jakiś sposób się z nim porozumiewali i ten występował do sądu jako krewny zabitego Żyda. I dostawał jako rzekomy krewny taki dom. Wyłudzili w ten sposób kilkadziesiąt domów w Jedwabnym i w Łomży. Kilkadziesiąt domów. Żydowska grupa Fabera. Przestępcza grupa Fabera. I w tym procesie zeznawali ludzie, którzy mówili o tym, co się stało w Jedwabnym w taki mniej więcej sposób. Z pamięci, to nie cytat, ale te słowa, ten sens. Mordowali Żydów Niemcy. Opisując ze szczegółami, jak to Niemcy robili, w którym momencie kto ginął, podają mnóstwo szczegółów. W procesie, kiedy chodzi o te wyłudzenia domów, mija jakiś czas i ministerstwo w zasadzie to idzie z samej góry. Jest dyrektywa, aby za tego typu zbrodnie i także za zbrodnie w Jedwabnym zrzucać odpowiedzialność za Polskę. My cytujemy dokumenty. Na Polaków. My cytujemy dokumenty. Ci sami ludzie, którzy zeznawali, wyłudzając mienie po zamordowanych Żydach, udając ich krewnych, są wzywani do sądu w sprawie, w śledztwie, zeznają, w sprawie zbrodni w Jedwabnym i co mówią? Żydów w Jedwabnym mordowali Polacy. Ci sami ludzie, którzy chwilę wcześniej w procesach wyłudzając domy zeznawali, że robili to Niemcy. Proszę Państwa, jaka jest wiarygodność takich świadków? Jaka jest wiarygodność takich świadków? Którzy w dwóch procesach zeznają rzeczy o 180 stopni odwrotne, przeciwstawne, przeczące sobie. Każdy prawnik Państwu to powie. Zerowa. Zerowa. To są świadkowie Jana Tomasza Grossa, w oparciu o których nas opluto i znieważono cały naród. To są świadkowie Jana Tomasza Grossa. Proszę Państwa, sięgnijmy jeszcze bliżej, do samej podstawy. Relacja Wassersteina, głównego świadka, na którym oparł się Jan Tomasz Gross. Z tej relacji zrobiono wyciąg. Wyciąg to jest coś, co powinno być kalką, kropka w kropkę. Wierne oryginałowi. Ten wyciąg różni się od oryginału. I oryginale zaraz powiem. Ten wyciąg różni się od wersji pierwszej. Bo na tej wersji przede wszystkim oparł się Jan Tomasz Gross, czyli relacja Wassersteina, co robili Polacy w Jedwabnym. Więc jest wersja, jest wyciąg z tej wersji, który nie jest dokładnym przekładem tej wersji. Różni się. Tam są różne liczby ofiar, różne rzeczy. Wyciąg i relacja różnią się. Jeżeli jest taka różnica, to może warto by sięgnąć do oryginału, bo Wassersteina składał relację w języku jidysz. I ta relacja została zapisana i jest w Żydowskim Instytucie Historycznym. Więc jeżeli są różnice, to sięgnijmy do oryginału i sprawdźmy, co naprawdę powiedział Wassersteina. Spróbujcie Państwo to zrobić. Usłyszycie w Żydowskim Instytucie Historycznym, że oryginał relacji Wassersteina zaginął. Nie ma go. Zniknął. Proszę Państwa, takie mamy dowody. I w oparciu o takie rzeczy wszyscy najważniejsi ludzie w naszym kraju przeprosili za Jedwabne. Pierwszy prezydent Bijaczyna Kwaśniewski, który chwiał się nad grobami pomordowanych żołnierzy w Charkowie, Łukasz. Po nim autorytety moralne, po nich, z wielką przykrością to mówię, także niektórzy biskupi. Przepraszali, nie wiedząc za co przepraszają. Utrwalili kłamstwo o Polakach, które poszło w świat. Jeżdżę po świecie z książkami, mam wielu przyjaciół. Na przykład w Kanadzie, tacy ludzie, którzy jeżdżą w świat,
byli wszędzie. Mówią, że o Katyniu wielu nie słyszało, o Jedwabnym słyszeli wszędzie. Ktoś o to zadbał, o zbrodni polskiej Jedwabnej. Proszę Państwa, ja mógłbym bardzo dużo opowiadać o tym, do czego doszliśmy i co jest w tej książce. Kawałek po kawałku, element po elemencie. Rozprawiamy się z narracją Grossa i tych, którzy przyszli po nim. Tych, którzy powołali się na te kłamstwa, żądając od nas przeprosin i zapłaty, nikt nie wie jak wielkich, ale wiadomo, że wielkiej. Pierwszy o tym opowiedział profesor Wilhelmstein, który zapłacił za to wielką cenę. Najpierw Szwajcarzy, potem Niemcy. Kilkanaście lat temu o tym pisze, a potem Polska. Potem przyjdzie czas na Polskę, bo to jest najważniejsze. Pisze o tym uczciwy Żyd, profesor, który zapłacił za to wysoką cenę. Proszę Państwa, to się właśnie dzieje. Po Niemcach, po Szwajcarach przyszedł czas na Polskę. Niestety, tak jak mówi Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, co mamy w naszej książce, po drugiej stronie buduje się normę prawną. Dokłada się te elementy, element do elementu. Zapłaczcie, przeproście, zadośćuczyńcie. Byliście nazistami, robiliście to. Jesteście odpowiedzialni za Jedwabne. Za tysiąc innych rzeczy jesteście odpowiedzialni. Musicie zadośćuczynić. Po naszej stronie są słowa. My nic nie zrobiliśmy. My jesteśmy w porządku. Co mówią prawnicy z Ordo Iuris? Na każde takie słowo, żądanie powinna być nota dyplomatyczna. Przyjeżdża wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nota dyplomatyczna. Nie, nie zapłacimy, bo nie ma żadnych podstaw, żebyśmy płacili. Przyjeżdża premier Izraela, mówimy to samo. I tak nota do noty, protest do protestu. Gdy w momencie, gdy przyjdzie sprawdza, to hasło, sprawdzamy. I po drugiej stronie będzie taki stos żądań, po naszej stronie będzie pustateczka. Bo nie ma ani jednej noty, ani jednego protestu. Nic. Przespaliśmy bardzo dużo czasu. Jeszcze go trochę mamy. Jeszcze go trochę mamy, ale to jest ostatni dzwonek. I proszę Państwa, nasza książka jest właśnie wołaniem. Alarm to jest zawsze informacja o zagrożeniu. Trzeba zrozumieć istotę tego alarmu. Istota tego alarmu jest właśnie taka. Jest bardzo poważne zagrożenie i nie dajcie sobie Państwo mydlić oczu, gdy mówią Wam, że go nie ma. Kto nie chce czytać całej książki, przeczyta choćby ostatni rozdział. Zrozumiecie Państwo, o czym mówię. Proszę Państwa, to jest naprawdę najwyższy czas, ostatni czas, abyśmy się przebudzili. Pytanie, co możemy robić? Państwo jesteście najważniejsi. Opinia publiczna to jest ta władza, przed którą każda inna władza czuje respekt. Opinia publiczna. Każda władza boi się Państwa, boi się opinii publicznej. Tylko ta opinia publiczna musi być zdeterminowana. Musimy przede wszystkim doprowadzić do ekshumacji Jedwabnej. Żeby nie było, jak mówi pan Daniels, że choćby 40 milionów Polaków się podpisało, ekshumacji tak nie będzie. On wie, co mówi. Ekshumacja to jest koniec kłamstwa Grossa i setek kłamstw, które nastąpiły na tym fundamencie, zostały zbudowane na tym fundamencie. To jest wyjęcie z tego muru kłamstwa tak potężnej cegły, że ten mur z wielkim prawdopodobieństwem się zawalił. Co zrobić? Pierwsza rzecz, doprowadzić do ekshumacji Jedwabnej. Żądać tego wszędzie, gdzie tylko się da. Podpisywać, naciskać, wymagać. Wszędzie, gdzie się tylko da. Proszę Państwa, przypatrujcie się temu, co się będzie działo z tą historią. Jeżeli mogę prosić, to bądźcie Państwo z nami, bo jeżeli taki jest początek tej książki, której nikt jeszcze nie widział z tych blokujących, a już uznano ją za antysemicką, to choć moja wyobraźnia wyrabiała nadgodziny, trudno mi wyobrazić sobie, jaki może być koniec. Dwa tygodnie temu zakończyłem swój ostatni proces karny. Miałem 4 w ciągu ostatnich kilku lat. Wszystkie 4 z Bożą pomocą wygrałem. To nie jest moja zasługa, wierzę, że to jest wymodlone. 4 procesy karne, za każdy groziło mi niezależnie od siebie 8 lat więzienia. Zamieściłem taki wpis na Facebooku, że 2 tygodnie temu zakończył się mój ostatni proces karny. Wyrokiem uniewinniającym, jak wszystkie inne. Jan Gebert pisze do spółdzielni na Natolinie, że książka jest przestępstwem i każdy, kto ją promuje i ją propaguje, bierze udział w przestępstwie. I że on złoży zawiadomienie, że spółdzielnia warszawska Natolin, pozwalając, aby plakaty wisiały w oficjalnych miejscach
które spółdzielnia przeznaczyła na rozwieszanie plakatów, że spółdzielnia na Tolnin bierze udział w przestępczym procederze. Proszę Państwa, kupując tę książkę, według Jana Geberta popełniacie Państwo przestępstwo. Obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ja nie będę Państwa namawiał do popełnienia przestępstwa, to jest Państwa dobra wola. Jeżeli Państwo jesteście zdecydowani, to jest mi bardzo miło. Proszę Państwa, mógłbym ci się tak bardzo długo, ale chciałbym, aby też moi koledzy, Tomek, który wykonał gigantyczną, analityczną pracę, bo to muszę Państwu powiedzieć, Ewa Kurek, wybitny fachowiec, Państwo to wiecie, Tomek jest z gatunku niezwykłych postaci, nie chcę kadzić koledze. Czasami się gdzieś tam wadzimy, mamy inne zdania, ale to publicznie chyba pierwszy raz powiem, jest z gatunku tych, jak ja patrzę na zegarek, to widzę godzinę. On chce wiedzieć, jak działa. To jest taki typ, więc rozłożyliśmy to, wielka, gigantyczna, analityczna praca Tomka na czynniki pierwsze, na atomy. I jesteśmy gotowi bronić tej książki przed każdym uczciwym sądem. Chodziłem po sądach 12 lat, jak trzeba będzie, będę chodził następne 12. W tej sprawie warto. Dziękuję. Jak poseł Robert Zmiński nas zaprosił do Sejmu, jeśli nie wiadomo, że spotkanie dojdzie do skutku, miejmy nadzieję, że dojdzie, to też mamy taki plan, by 460 egzemplarzy dla każdego z posłów rozdać w Sejmie RP. Może pani Akira przyjmie. Zobaczymy, nie. Maciej, przepraszam, tylko jedno ogłoszenie, bo tutaj się robi ruch, trochę to zakłóca przebieg spotkania, ruch w stronę książek. Ja wiem, że one są bardzo pożądane w tej chwili, natomiast na pewno ich starczy, więc nie obawiajcie się, będą, więc na razie mogę prosić, to po prostu póki co jeszcze się wstrzymałem od tego zbiegania i tak dalej, bo to troszkę przeszkadza, podejrzewam. Już przechodzimy, szanowni Państwo, do Waszych pytań, więc serdecznie zapraszam do odmyślenia sobie pytań, bo tu jesteśmy, szanowni Państwo, dla Was. No właśnie, drogi Tomku, bo widzimy taką totalną nagonkę, dezinformację, ten skrajny antypolonizm, niestety nikt z tym nic nie robi. Przede wszystkim ta nasza polska władza, która mówi, że jest taka prawicowa, konserwatywna i tak dalej, no niestety tematu nie ma. Tutaj na książce też nie widzę na przykład Logo Telewizji Polskiej, a to powinno iść praktycznie codziennie w prime time, tak samo jak odnośnie Tuska czy Komorowskiego, tego typu prawda. W Telewizji Polskiej, w mediach publicznych, no bo to wszystko przecież jest za Wasze pieniądze, tak? Więc są do tego zobowiązani, by mówić prawdę. W Realu 24 nie ma takich zasięgów, może kiedyś. No właśnie. Mamy ten skrajny antysemityzm, oni tutaj generują taki skrajny antysemityzm. Ja chcę przeczytać tutaj fragment wypowiedzi pana Edwarda Mosberga, jest to Żyd, który został uratowany z Holokaustu. Antysemityzm, ja bym chciał, żeby pan sobie ubrał jarmułkę i spacerował w Krakowie czy Warszawie, skoro by panu nikt, słowa by panu nikt nie powiedział. Ja bym chciał, żeby pan poszedł z tą jarmułką do Paryża, do Berlina. Pan by nie wrócił zdrowy. Tak, antysemityzm jest tak. Jest tak. Wielkie brawa dla pana Mosberga. Mamy tą skrajną dezinformację, ale dlaczego tak naprawdę książka jest ogłoszona mianem jakiejś antysemickiej, skoro tam jest prawda? No to w mojej opinii, skoro my mówimy prawdę o Żydach, to jest chyba filosemityzm, nie antysemityzm. Dzień dobry Państwu. Tak, właściwie masz rację, że to jest pewna, taki paradoks. Ja jestem historykiem wykształcenia, ale tak usiłuję sobie przypomnieć taką sytuację, która właściwie od średniowiecza, ewentualnie później czasy inkwizycji, prawda, gdzie książki były cenzurowane i zabraniane, jeszcze właściwie przekazane ze względu na autorów, ewentualnie na treść. No, wiecie Państwo, no, jak można książkę określać antysemicką, skoro nie znaczy jej treści. Generalnie ja to, że staraliśmy się i uważam, że zachowaliśmy wszystkie cechy obiektywizmu, do którego jesteśmy zobligowani. Nie ma tam żadnych elementów antysemityzmu. To, że ktoś tak uważa, to jest inna kwestia. Ale my chcieliśmy po prostu pokazać tylko prawdę.
Dlaczego książka jest w ten sposób traktowana? No, przede wszystkim dlatego, że no, 30 lat, właściwie tak jak z nieobecną tutaj panią doktor Kurek analizowaliśmy tą sytuację 94-95 roku, kiedy pewne grupy, środowiska, nie wiem, państwo się domyślacie, nie będę tutaj określał, bo pewnie znowu mnie antysemitą ktoś nazwie, starają się w Polakach zaszczepić tak zwaną pedagogikę wstydu. Bardzo trafne określenie wymyślone i rozpowszechnione przez Ewę Kurek. Natomiast do czego to zmierza? To zmierza do tego, żebyśmy my żyli w poczuciu winy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co się stało podczas II wojny światowej. Osobą, które się zaszczepi ten wstyd, jest znacznie łatwiej kierować, znacznie łatwiej. No bo zobaczcie Państwo, co się stało po książce Grossa. Po książce Grossa, książka Grossa wyszła w styczniu 2000 roku, a już za rok, rok po tym, nie czekając na wyniki śledztwa, które prowadził IPN wtedy, wszyscy właściwie przepraszają Żydów, prawda? Nie znając efektów tego, co ustali prokurator, no bo to prokurator Ignatiej prowadził. Jak prowadził, to jest inna kwestia, ale wypadało chociaż poczekać na ustalenia i historyków, którzy mieli dostęp do materiałów, które wykorzystał w swojej książce Gross, bardzo ograniczony. Dlatego, że my to też często tą sytuację opisujemy. Profesor Paszkowski i ówczesny prezes nowo powstałego IPN-u, czyli pan profesor Leon Kieres, jakby udostępnili Grossowi materiały, które znajdowały się, były przekazywane przez Główną Komisję do spraw badania zbrodni hitlerowskich, były przekazywane do IPN-u. Natomiast polscy historycy, co trafnie zauważył później profesor Strzepusz, nie mieli dostępu do tego. Nie mieli i nie mogli dać natychmiastowej odpowiedzi. Ale wracam do tego, do zachowań naszych określonych środowisk. Przecież prezydent Kwaśniewski przepraszają biskupi. Właściwie przepraszają, powiedzmy sobie, tak naprawdę w ciemno, bo nie wiedzą, jakie będą ustalenia, czy historyków, którzy dopiero wtedy właściwie zaczynają badać ten problem. Dopiero wtedy zapoznają się z dokumentami. Wiadomo, że praca historyka nie trwa dzień, dwa, trzy, bo trzeba przetrząsnąć archiwa. Praca prokuratora też nie trwa, bo to jest przesłuchanie iluś tam, na tych chyba 118 osób z Polski, zagranicy, łącznie z Szaperem, o którym Wojtek tutaj wspominał, w ramach pomocy prawnej przesłuchiwał w Niemczech, więc no, według mnie wypadało, ale nie, wszyscy się pospieszyli. Nie jest to oskarżenie, ale powiedzmy, no tak, nasi politycy, którzy wtedy tak się zachowali, tak a nie inaczej, wzięli udział w budowaniu też tej postawy zaszczepiania w nas winy za Holokaust. Aczkolwiek uważam, że my Polacy w żaden sposób nie powinniśmy tutaj czuć się ani winni, ani odpowiedzialni za to, co się stało z Żydami w Polsce. Znaczy okupowanej Polsce, tak? Wojtek już zaczął ten temat, jest z nami Jarek Pieczonka, policjant Cydańska, człowiek, który uruchomił prawdę swoimi słowami i trochę naruszył tak zwany układ gdański. No i to jest też dość ciekawa sytuacja, Szanowni Państwo, że za wpis na Facebooku można dostać pół roku więzienia. No. Pół roku pierdla za to, że się napisało wpis na Facebooku. Tak to właśnie wygląda. Czyli de facto widzimy, że nie opłaca się być uczciwym, nie opłaca się mówić prawdy w Polsce. No my to robimy, więc to są takie, a nie inne konsekwencje, ciągle jakieś procesy. No cóż, Jarku, opowiedz, jak to było z twoją sytuacją, bo też jest bardzo ciekawe, że byliśmy oczywiście zszokowani pół roku więzienia za wpis na Facebooku. O co tak naprawdę chodzi? Dobry wieczór Państwu. Więc tak, ja nie zapomnę... tego działania, tego układu gdańskiego, no bo to jak gdyby tym, co się wydarzyło z tym moim wyrokiem, prawda, bezwzględnego więzienia za ten wpis na Facebooku, jak gdyby pod ten układ gdański, bo się mówiło, że jest układ gdański, pisało się o tym i tak dalej, a tak naprawdę to tym działaniem oni się podpisali i
pokazali, prawda, jakie mają możliwości, bo skoro mnie skazali na 6 miesięcy pozbawienia wolności kary bezwzględnej za wpis na Facebooku, to jakie sprawy tam musiały być załatwiane, tak? Ponieważ sędzia sądu okręgowego, znaczy wiceprezes sądu okręgowego w uzasadnieniu, jak przeanalizował te akta, dzięki temu, że sprawa została nagłośniona właśnie przez kolegów tutaj i reakcja, prawda, była natychmiastowa, to wiceprezes sądu w uzasadnieniu z tego sędziego, który wydał ten wyrok, tak? No tam robi z niego masakrę, po prostu robi z niego masakrę, tak? W tej chwili jest taka sytuacja, że ja mam decyzją tego sądu wyższej instancji, mam w tej chwili przerwę w wykonaniu kary, tak? I oni teraz ten próbują jakby kota ogonem odkręcić w tym Gdańsku, tak? Że to było ostrzeżenie, prawda, nie? Co to była za kara, tak? Nie, to nie było ostrzeżenie, bo dostali gonga, że tak powiem w kolokwialnie, nie? To było ich konkretne działanie. Ja miałem tam 6 miesięcy spędzić w więzieniu. Tam się różne rzeczy mogły też wydarzyć, prawda? Ja nie będę tutaj sobie opowiadał, że jestem ochem i achem, bo nie jestem, tak? Bo każdy jest człowiekiem i każdy ma swoje jakieś wady, zalety i słabości. Akurat mam jakieś umiejętności, mam doświadczenie, mam praktykę i tego mi nikt nie odbierze z tego tam układu. Ja się też cały czas uczę, ja się też ich uczę, tak? Ich działań, tak? I to moje doświadczenie, to wszystko to mi po prostu pomogło w moich, że tak powiem, działaniach, bo działania zaczęły się nie od tego roku, tylko od 13 roku, tak? Od 2013 roku ja składałem zawiadomienie w delegaturze warszawskiej ABW, kiedy oni mieli pełne moce. Pełne moce mieli, tak? To był 13 rok, tak? Zresztą powiem Państwu tak, że jeden z wątków ich działalności, prawda, bo to sięga tutaj Katowic, tam, bo ci wyszli w sprawach, prawda? Teraz też możecie Państwo raz zadawać pytania, a co się ze sprawą to dzieje? No, 13 rok, przypominam, udało się, no, prokuratorowi było świetnie prowadził tę sprawę z Krakowa, no, odwołano szefa ABW, szefa CBS-u, prawda, no, szefa CBA nie odwołano, ale minęły lata i te sprawy się po prostu poprzedawniały, bo tak one były gmatwane, tak były mętlone, prawda, nie, przy tych ich mocach, nie? Ale powiem Państwu następną sprawę, że 19 października 2019 wychodzi książka pod tytułem Rozprawa. Ja nawet nie wiedziałem, że od tego dnia miałem list kończy. Czyli jak gdyby wpis na Facebooku ok, ale książka Rozprawa w moim przypadku i w przypadku książki tutaj nie, tu nie ma przypadków. Ja w takie przypadki po prostu nie wierzę, prawda? Mógłbym tutaj Państwu więcej rzeczy opowiedzieć, ale tutaj w tej sprawie, tak? Także tutaj jak gdyby to jest ta sekwencja, prawda, tej książki, znaczy konsekwencja też wydania tej książki, tak? Że oni po prostu, bo o co chodzi? Tutaj chodzi o to, że ludzie z układu, już nie chodzi tutaj o układ gdański, nazwijmy to z układu, ludzi różnych, X-ów, Y-ów, oni nie lubią jednej rzeczy. Oni lubią ciszę. Oni lubią ciszę, nie wolno o nich mówić, a już pisać to już w ogóle, brońcie Panie Boże, prawda, jak ktoś będzie cokolwiek pisał, to trzeba go zaszczuć, albo zrobić z niego wariata, narkomana, nie wiem kogo jeszcze, prawda? To jest metodyka ich działań, tak? No ale w tym przypadku nie zadziałało, tak? Nie? Także tutaj tyle. No. To był wyrok zaoczny? W ogóle nie wiedziałem, że sprawa jest. Tak powiem Państwu jedną rzecz. No. Jeżeli oni myślą, prawda, że już w jakiś sposób złamali mnie, czy nie, bo idziemy dalej do przodu, po prostu i koniec. No. Nie ma sentymentów, nie? Jest akcja, będzie reakcja. Dziwnie trafem, każdy, kto pisze książkę z Wojtkiem, to po premierze parę dni idzie do pierdla. Cholera, w przyszłym roku wydajemy naszą. Na razie, że będziecie mnie odwiedzali. Oddaję głos. A, to ciebie nie ruszą, bo mają to tak słabo, swoich chyba raczej tak słabo. Wojtku, podsumujmy, przechodzimy do pytań o publiczności. Proszę Państwa, bardzo mi zależało, aby Jarek Pieczołka zadał może niektórym z Państwa jako Miami policjant z Gdańska, który uczciwie mówi, był kiedyś częścią Układu Gdańskiego, bo to jest w ogóle niezwykła historia. Żołnierz, który zostaje agentem WSI, agent WSI, który zostaje policjantem, policjant, który zostaje quasi-gangsterem, do tego stopnia, że delikatnie to nazwę zaprzyjaźnia się
z żoną po zamordowanym gangsterze Nikodemie Skotarczaku pseudonim Nikoś. Potem, gdy śmierć patrzy mu w oczy, całkowicie zmienia swoje życie i wytacza wojnę układowi, którego był częścią. Mówi prawdę i staje się zagrożeniem dla tego układu. Zamachy na jego życie. 2 razy próbowano go zabić. Jakieś fałszywe oskarżenia. Człowiek, który poznał to wszystko od podszewki i uczciwie o tym opowiada. Policjant z chwili kości. Proszę Państwa, niezwykła historia. Człowiek, który w ramach tych wypowiedzi na Facebooku dostał rzeczywiście 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Dlaczego o tym mówimy? Także w kontekście książki Jedwabny. Proszę Państwa, jeżeli za słowa na Facebooku, zresztą jak się okazało, wynika to z pisma, dzisiaj te dokumenty są w Ministerstwie Sprawiedliwości na biurku Zbigniewa Ziobro, bo sprawa była absolutnie bezprecedensowa, żeby za słowa na Facebooku, no po prostu spędził 2 dni w więzieniu, dostał 6 miesięcy więzienia, ale kiedy sprawa dotarła do najwyższych czynników, do ministra Ziobro, to była bardzo szybka reakcja i drugi precedens, na precedens zamknięcia człowieka w więzieniu za słowa na Facebooku, człowiek, który prawomocnie odbywa karę pozbawienia wolności 6 miesięcy, ale teraz powinien być w więzieniu, decyzją najwyższych władz wychodzi z więzienia i nie z więzieniu, tylko tutaj. Chociaż obowiązuje wyrok prawomocny, że teraz Jarek powinien być w więzieniu. Proszę Państwa, za słowa na Facebooku. Niech to Państwu powie, jak łatwo trafić dzisiaj do więzienia. Jakie to jest proste. Wielu się wydaje, że trzeba popełnić nie wiadomo jakie przestępstwo, żeby trafić do więzienia. Nie. Wystarczą słowa na Facebooku. Tylko tyle i aż tyle. I mówimy o tym w kontekście także książki o Jedwabnym, dlatego że my w tej książce nie boimy się mocnych słów. Jesteśmy gotowi tych słów, proszę Państwa, bronić. Tak jak powiedziałem, przed każdym sądem jesteśmy w stanie wspierać się i walczyć o tą prawdę, która jest w tych książkach. Bardzo się cieszę, że wiele na to wskazuje, że będziemy mieli szansę bronić tej prawdy w Sejmie. Aby było jasne, ta sprawa w moim przekonaniu jest ponad podziałami politycznymi. Tu nie chodzi o taką czy inną kadencję, tu chodzi o następne pokolenia. Bo jeżeli analiza prawników z Ordo Iuris jest prawdziwa, a jest prawdziwa, to proszę Państwa, nie chodzi o dziś i o jutro, nie tylko o dziś i o jutro, ale chodzi także naprawdę o to, co stanie się z tymi, którzy przyjdą po nas. A nie wygląda to dobrze. A nie wygląda to dobrze. To z Państwa będzie ciekawe, jak to wygląda. Wszystko zamieściliśmy w tej książce. Proszę Państwa, żeby nie przeciągać, bo wiemy, że to, co najważniejsze, najciekawsze dla Państwa, to są pytania. Przejdźmy zatem do tych pytań. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań. Rozumiem, kolega będzie tak chodził. Prosimy osoby, które będą chciały zadawać pytania. Ale to się z tobą nie do końca zgodzę, bo jest takie nowe przestępstwo. Ono jest nigdzie nie zapisane, ale jest coś takiego jak mowa nienawiści. Ale jak pisał Orwell, wszystko mówię nieprawdy stało się dzisiaj mową nienawiści. Tak? Czyli zbrodniowość. Tak to dzisiaj wygląda. Jeszcze pytanie, tak? Prosimy bardzo. Działa, słuchajcie. Zadałem kilka pytań, postaram się może je dość krótko zadać. Pierwsze pytanie jest w sumie związane z głową panów z piątku. Chodzi o kardynała Dycza. Czy te rzeczy, które są na jego temat panu Wojciechowi znane, to są sprawy jeszcze za komuny, czy już takie bardziej współczesne? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest związane z troszkę innym tematem. W sumie dawałem panu Wojciechowi 2 lata temu. Ono jest związane z przeżyciami w sumie całej rodziny. Czy pan Wojciech ma taki pomysł, żeby na przykład te doświadczenia żony, dzieci zabrać w książkę i wydać? Jeszcze a propos Olka Szklany. To ciekawy wywiad dał Gabriel Kajzerowi w książce Klincz. Ja to tą książkę tłumaczyłem na angielski, ale ten Olek polecam Państwu, jak Państwu do przeczytania, bo ciekawe rzeczy mówił. Dlaczego? Przepraszam. Dziękuję. Jeśli chodzi o Nycza, kardynała Nycza, bo tak to trzeba mówić z ważnych hierarcha. Proszę Państwa, no, o księdzu kardynale Nyczu można by mówić godzinami. Ja niedawno cały jeden program byłem pytany o księdza kardynała Nycza. Jako katolik mnie nie będzie, Państwa nie będzie, a Kościół będzie, bo to jest skała. I tak powinno być. I ja w życiu nie powiem słowa przeciwko Kościołowi. Ale to jest mój Kościół, czuję się jego częścią, ale przeciwko, albo po prostu prawdę, w duchu słów księdza, świętego księdza Jerzego Popiełuszki, który mówił zawsze, brońcie prawdy, bez względu na to, kogo czy czego ona dotyczy, mówcie po prostu prawdę, tylko tyle i aż tyle. Więc w tym duchu
No, ksiądz kardynał Mycz jest bardzo smutną postacią. Ja nie będę godzinami, bo to godzinami można by mówić. W największym biograficznym skrócie, cóż mogę powiedzieć? No, poznałem go przede wszystkim przez pryzmat tego, jak postępował z księdzem Stasiem Małkowskim, przyjacielem księdza Popiełuszki, kiedy bronił krzyża na krakowskim przedmieściu, groził mu suspensą tylko za to, że właśnie pod tym krzyżem się modlił. Był pierwszym kapłanem, który modlił się po Smoleńsku pod krzyżem. Za to, że tam był, odebrał mu duszpasterstwo środowisk, duszpasterstwo w hospicjum Ressa Kramize. Powiedział, ksiądz ma za dużo czasu, kochał tę służbę, 2000 ludzi odprowadził na drugą stronę, stracił tę służbę. Później kpił sobie z księdza Stasia Małkowskiego, który mi się nie skarżył. To gdzieś tam z boku wychodziło, bo ksiądz Małkowski w wielkiej pokorze to wszystko w sobie nosi, że spóźniłeś się na męczeństwo. Dzisiaj może męczeństwo twoje polegać na tym, że, przepraszam za te słowa, to cytat księdza kardynała, możesz zostać potraktowany ciepłym oczem. Ksiądz Małkowski nigdy nie kłamie, więc jeżeli takie słowa przekazuje bez chęci i bez przyjemności, to znaczy, że takie słowa padły. Później były dziesiątki różnych dramatycznych sytuacji, jak ksiądz został pobity przez więźnia, którym się opiekował, jak został zostawiony sam sobie. Tak naprawdę ksiądz kardynał nigdy nie podał ręki, jak ksiądz proboszcz, bardzo blisko współpracujący z księdzem kardynałem, zryzywał księdza Stasia od najgorszych za to. Nie będę tutaj mówił jakimi słowami, bo może są młodzi ludzie. W każdym razie wymienił przodków księdza Stasia Małkowskiego. Tylko za to, że chciał, aby Polska, tak jak mamy Maryję, Matkę Królową, tak samo i żeby Pan Jezus był królem Polski. Tylko za to został zwyzywany najgorszymi słowy. Dziesiątki rozmaitych innych sytuacji. To Państwo na pewno wiecie o tej bliskości tronu i ołtarza w przypadku księdza kardynała Mycza z Bronisławem Komorowskim, gdzie od lat są per Kazik, per Bronek, żadne księże kardynale, żadne panie prezydencie. To Państwo na pewno wiecie, jak haniebne kazanie wygłosił przed rocznicą poprzedzającą wybory w 2015 roku, gdzie ludzie wstali w Warszawie i krzyczeli, chcemy prawdy. Najpierw jeden głos, chcemy prawdy, potem kilkanaście, a potem cały kościół. Ksiądz kardynał Mycz nie wiedział, co ze sobą zrobić. To Państwo na pewno wiecie, jak pod niebiosa podnosił panią Hannę Grodkiewicz-Waldz w obecności Komorowskiego całkiem niedawno, mówiąc o tym, że takiego prezydenta to Warszawa jeszcze nie miała. Jak pani Grodkiewicz-Waldz. Można by mówić godzinami, ale są też rzeczy, o których mówić jeszcze nie wolno. Dlatego, że są to rzeczy, które są w materiałach śledztwa dotyczącego księdza Jerzego Popiełuszki. I ja bym Państwu te rzeczy opowiedział, bez żadnej przyjemności. Ale dysponentem tej wiedzy jest Andrzej Witkowski, prokurator, niezłomny prokurator od sprawy księdza Popiełuszki, który wciąż się, nie wiem, nie chcę powiedzieć łudzi, ale wciąż ma resztki nadziei, że dokończy to śledztwo. Wciąż wierzy w cud. Ta sprawa powinna przejść przez proces, przez prokuraturę, przez sąd. Więc ja nie będę wchodził przed szereg i nie będę Państwu mówił o co najmniej dwóch bardzo ważnych hierarchach Kościoła katolickiego, rzeczy bardzo smutnych, dotyczących przeszłości. A ksiądz kardynał Mycz jest jednym z tych dwóch, o których Pan pyta. Tak w telegraficznym skrócie, bo jeśli chodzi o książkę o żonie i dzieciach, nie myślałem o tym. Żona jest tym wszystkim totalnie zniszczona, bo nie chcę tu uprawiać martyrologii, ale jej pewnie było 1000 razy trudniej niż mnie, dlatego że ja przynajmniej mogłem coś wykrzyczeć, napisać w książkach, wyjść do Państwa, opowiedzieć o tym. Ona to wszystko gdzieś tam musiała w sobie dusić, znosić. Największa chyba rzecz z tych wszystkich 12 lat procesów, kiedy musiałem chodzić po prokuraturach, w zasadzie ścigany przez wszystkie służby specjalne, bo przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które podlegało wtedy Wojtunikowi, a który był wtedy chłopcem na posyłki, tak naprawdę Bondaryka, czyli szefa ABW. Przenośnie, ale tak to rzeczywiście wtedy wyglądało. Więc no cóż ja mogę powiedzieć, no, dwa razy w tygodniu meldowanie się na policji, wyjazdy z Białej Podlaskiej do Warszawy, we wtorki i piątki, przez wiele lat chodzenie z piętnem potencjalnego przestępcy, przez wiele lat bez żadnej jakiejkolwiek pracy, 1000 kłamstw na mój temat i w internecie, i poza internetem. Tysiące godzin na procesach, 197 rozpraw. Do każdej trzeba się przygotować.
wcześniej rozmowy z adwokatami, nie liczę wizyt w prokuraturach, w ABW, w CBA. Tysiące, nawet nie setki zmarnowanych dni. Dni, których nikt tak naprawdę nie zwróci. Ja pamiętam kiedyś, jak mój mentor, o którym piszę w książce Rozprawa, też niezwykła postać, kto z Państwa będzie chciał, to sięgnie. Dziwny los pisze historię. Mój mentor, mój spowiednik, mój przyjaciel, najlepszy, jakiego kiedykolwiek miałem w życiu, ksiądz doktor jezuita Ryszard Przymusiński, był agentem Służby Bezpieczeństwa. Uczciwie o tym pisze w książce Rozprawa, opisując naszą ostatnią rozmowę, w której on mi to wszystko opowiedział, ale ja tego nie zrozumiałem. Niesamowita historia. Był wspaniałym człowiekiem, którego złamano. Złamano. Opisuję, jak to się stało. Proszę Państwa, mój mentor mówił mi o tym, kiedy chodziliśmy po Tatrach, wszystko można w życiu nadrobić. Zarobić pieniądze, zrobić karierę, ale jak się przegapi dzieciństwo dzieci, to już się przegapi. Kropka. Przeszło, minęło, nie wróci. Ja przez te wszystkie lata przegapiłem dzieciństwo swoich dzieci. Przegapiłem chodząc po sądach, po prokuraturach, po ABW i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście do tego doszło. I to jest rzeczywiście ta krzywda, którą nam zrobiono największa. Druga to odmieniono żonę, która była człowiekiem najbardziej ufnym, jakiego znałem, a dziś jest najbardziej nieufnym, jakiego znam. Każdego człowieka traktuje jak potencjalne zagrożenie. Ale może nie chcę o tym mówić, to są sprawy zbyt osobiste. Ja nie myślałem na razie o takiej książce. Może kiedyś do niej dojrzejemy. Musiałaby to być wspólna książka. Więc być może kiedyś coś takiego będzie, ale jeszcze nie dziś. A jeszcze jeśli chodzi o księdza Przymuszyńskiego, to czy miałeś kontakt z Turowskim, bo jezuita, jezuita. Ja o kontakcie z Turowskim nie wiem. Nasza ostatnia rozmowa, on niedługo później umarł, polegała na tym, że on pisze o tym w książce Rozprawa. Tym zaczynam i tym kończę. Bo w jakiejś mierze jest to także rozprawa z pewnymi bolesnymi faktami. Mój przyjaciel, spowiednik, wykładowca, właśnie z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, wspaniały psycholog, psychoterapeuta, jezuita, szef zakonu jezuitów, szef. No najważniejsza postać w zakonie jezuitów na Rakowieckiej w Warszawie. Opowiada mi o swoim życiu i mówi, ja nie rozumiałem tej rozmowy w ogóle. Miał łzy w oczach, opowiadał mi historię swojego przyjaciela. Opowiadał mi swoją historię, tak jakby do końca nie chciał opowiedzieć mi. Ja nie oceniam, bo kim ja jestem, żeby oceniać? Ja dopiero kiedy Grzegorz Górny, w maju tego roku, mój przyjaciel, kolega, dziennikarz katolicki, świetny człowiek, Grzegorz Górny daje mi materiały i mówi, nosiłem się z tym kilka miesięcy, nie wiedziałem, czy ci te materiały dać. Dotarłem do nich przypadkiem. Tyle razy mówiłeś o księdzu Przymusińskim. Zastanawiałem się, czy nie powinno tak zostać, ale pomyślałem, tyle razy mówisz o prawdzie. Przeczytaj te materiały. I w tych materiałach było to, co mi mówił ksiądz Przymusiński kilkanaście lat wcześniej, ale czego mi nie dopowiedział, że to jest jego historia, tylko jego przyjaciela. Dokładnie te materiały to pokazały. Jak ktoś z Państwa będzie ciekawy, no zmierzam się z tym w rozprawie. Jak to się stało, że przyjaciel, spowiednik, mentor, najbliższy mój mi człowiek, który wiedział o mnie wszystko, robił rzeczy, których się bardzo wstydził. No Pan Bóg to już w jakiś sposób oceni, jak to wyglądało, jak to było. Historie, jakie pisze życie, scenariusze, jakie pisze życie, są niesamowite. Są niesamowite. To żaden scenarzysta czegoś takiego nie napisał. Proszę Państwa, wracając do Pana pytania, nie wiem, czy taka książka pisana z żoną kiedyś powstanie. Czasami jesteśmy o to pytani, ja czy żona. Może tak, ale jeżeli tak, to będzie to pewnie nasza ostatnia książka. To ja korzystając z okazji, że mam ten sprzęt w rękach, pozwolę sobie jeszcze w podobnym temacie pytanie. Tak trochę delikatnie, znaczy rozumiem, że niebawem możemy się spodziewać kolejnej książki z serii Niebezpieczne Związki, która będzie dotyczyła kardynała Nycza, być może. Natomiast już poważnie mówiąc, chciałem zapytać, czy w toku tych Waszych prac, które żeście prowadzili, udało Wam się, panowie, dotrzeć Państwo, bo nie ma Pani
dotrzeć do informacji, jak głęboko sięga inwigilacja środowisk żydowskich w nasze społeczeństwo. Politycznie, kulturalnie, a również jak głęboko sięga ta inwigilacja, jeżeli chodzi o naszą hierarchię, bo no niestety z przykrością, ale jeżeli blokada tego typu informacji idzie ze strony Kościoła, ze strony kurii, co jest bardzo przykre, ale to jednak daje nam sumty do tego, że ta inwigilacja również w tym środowisku istnieje. To znaczy tutaj rozróżnić dwie kwestie, bo pan pytał o inwigilację. Natomiast nie wydaje mi się, że byśmy tutaj, no, to jest bardzo długi temat, jeśli chodzi o inwigilację formalną, nieformalną, bo mówimy o służbach, mówimy, jakie wpływ mają służby izraelskie, prawda, na nasze służby, czy na naszych, powiedzmy sobie, polityków, czy inwigilację rozumie pan też, bo ja chciałbym to uściślić jako wpływ środowisk żydowskich, o których my jakby nie wiemy, prawda? No właśnie, bo chciałem tutaj dopytać. No myślę, że bardzo głęboka, natomiast ta formalna, której efekty tutaj widzimy, bo to jest najistotniejsze, bo dlaczego kuria postąpiła tak, jak postąpiła? Myślę, że to jest na zasadzie pozytywnie do zastraszenia. Że to nie jest działanie nieformalne, gdzieś tam podskórne, jakby to nazwał, prawda, za pomocą swojej, jakby to służba nazwała, agentury wpływu. Tylko tutaj po prostu na zasadzie dogadania. No niestety mamy, proszę Państwa, i musimy sobie to uświadomić. No, nasi politycy, no w tym wypadku tutaj akurat kierowca kościelna, boi się środowisk żydowskich, mimo że są to środowiska tak naprawdę w skali naszego kraju, no niezbyt liczne, ale ogromny wpływ mają na to, co nie tylko na konkretne działania, ale długofalowy wpływ. No, widzimy tutaj, że taki pan Johnny Daniels, o którym Wojtek mówił, czy którego doskonale zna Jarek, potrafi powiedzieć, że mimo, jakby no, jednym słowem mówiąc, cały naród polski podpisał się pod petycją, którą otwiera pani Ewa Kurek, to i tak ekshumacji nie będzie. On stawia się w pozycji namiestnika, ale dlaczego się stawia? Dlatego, że to jest jego pomysł na to, tylko ma ku temu podstawy. Bo w normalnym kraju, gdyby ktoś, on nie jest politykiem, ale ma szerokie kontakty wśród polityków, gdyby ktoś w ten sposób się wyraził, to by go zapakowano do samolotu i po prostu powiedziano bye bye. Natomiast u nas z nim się nic nie dzieje, znaczy on funkcjonuje w środowiskach politycznych, w środowiskach celebrytów, w środowiskach kulturalnych i dalej bryluje, więc to świadczy o tym, jak my, jak nasze, nazwijmy to, środowiska, czy polityczne, czy no, establishment, tak to nazwijmy, bo to nie będziemy, w jaki sposób są uległe wobec środowisk żydowskich, ale nie cały środowisk, tylko nawet reprezentantów, prawda? No bo tak zadajmy sobie pytanie, kim jest pan Johnny Daniels? No nikim, no, człowiek, który znikąd gdzieś tam przybył, prawda? No, nazwijmy to, możemy się domyślać, że wykonuje pewną misję. Ale tutaj nie precyzować, o co chodzi, bo zaraz znowu będzie oskarżenie. No Jarek dostał za nic pół roku, więc nie narażajmy się tutaj, bo dzisiaj takie mamy czasy, jakie mamy, więc trzeba też swoje myśli formułować dosyć zaawansowanie, żeby nie narazić się na konsekwencje prawne, skoro nawet tutaj no, przykład pana Jana Weberta, który no, też nie czytając książki stwierdza, że no, nosiona zamiana przestępstwa, to już jest jakaś paranoja, jakiś matnik. No, pada się zapytać, gdzie my żyjemy, prawda? No, bo w normalnym kraju to by się chyba nie wydarzyło, no, ale z drugiej strony no, musimy my jako przynajmniej no próbować w jakiś sposób uświadamiać czytelników o
pewnym zagrożeniem, które jest bardzo realne, i które uważam, że to jest taka już, zaczynamy widzieć pewne aspekty kulminacji tego, co się robiło przez 20 kilka lat, prawda? I uważam, że będą następne lata, te 5 lat będą kluczowe, jeśli chodzi o działalność środowisk żydowskich w pewnej konkretnej kwestii wymuszenia na Polakach w jakiejś tam formule, bo jeszcze nie wiemy, bo to nie jest dokładnie sprecyzowane przez Światową Organizację Restytucji Mienia kierownictwa tej organizacji ma upoważnienia do reprezentowania wszystkich Żydów na świecie. Ktoś chyba zapytał prezesa, na jakiej podstawie on tak uważa, no, to są takie upoważnienia od prezesa, od premiera Izraela. No, to jest w ogóle śmieszne, bo czegoś takiego przy sprawie międzynarodowej nie ma, żeby ktoś upoważnił jakąś fundację, organizację czy grupę ludzi do reprezentowania środowisk, które nawet same nie chcą, żeby były przez tą organizację reprezentowane. No ale taką mamy rzeczywistość i warto pewne kwestie uświadamiać Państwu i osobom, które może nie mają też, znaczy nie mają dostępu do materiałów, które nam się uda w jakiś sposób, mam na myśli tutaj nawet tą rozmowę z Panią Profesorą Grupą, prawda, która uważam, że to był pewien przełom, kapitalna rozmowa, bo ona uświadomiła już swoim autorytetem, prawda? Bo jakby to, co skalę kłamstwa, które było wiedziane, prawda? Skalę kłamstwa, bo efekty ekshumacji przeczyły właściwie wszystkie zeznania środowisk, znaczy świadków żydowskich, ustaleniom ówczesnej prokuratury, czyli prokuratury opanowanej i kierowanej z poziomu Warszawy, też przez środowiska żydowskie. Nie wiemy, jakie były lata do 1956 roku. Generalnie resorty siłowe były opanowane przez przysłanych z Żydów, z Moskwy Żydów. Także uważam, że to jest najcenniejsza taka, bo bardzo przemawiająca do wyobraźni czytelnika. Bardzo przemawia to takie świadectwo tego, bo możemy wiele rzeczy czytać, słyszeć, natomiast istotne są takie elementy, które nam uświadamiają w taki oczywisty sposób. I to, no my tam nie byliśmy, możemy ciągle sobie dywagować, jak to było, prawda, i tak dalej. Natomiast no niestety, archeologie nie kłamią. Wykupuje i dowody procesowe, i dowody historyczne w tym wypadku. Także myślę, że to jest też taka dobra zawartość. Tak, tutaj Tomek powiedział o tym domu na Nielsze, którego ja znam osobiście, zresztą ja byłem 5 razy, mam tą relację, prawda, z tymi ludźmi. Budujemy te relacje, tak? Ale tak jak powiedział też Tomek, to kim jest Dolny Daniels? Tak? No kim on jest? Prawda? On nie jest żaden z politykiem i tak dalej. Także w normalnym państwie, jakby zaczął takie rzeczy robić, to by po prostu został zapakowany i koniec, kropka. Tak? Natomiast tutaj jacyś ludzie, prawda, nie reagują, bo się boją, tak? Bo ja nic nie powiem, bo to są Żydzi, czyli to nie wolno o tym mówić, bo ja się może narażę. Natomiast to jest błędne w ogóle, nie? Bo na przykład jak ja sobie z nimi buduję relacje i z nimi rozmawiam, oni uwielbiają używać zamienników, słów, na przykład. Ta sytuacja jest trudna. Ja mówię, ta sytuacja nie jest trudna, ta sytuacja jest kłamstwem. Powiedz słowo, że tu jest kłamstwo. Powiedz, że tu jest prawda. Więc tak się trzeba z nimi, że tak powiem, może to jest złe słowo, przekomarzać, tylko ty pokazywać swoje zdanie. Mało tego. To jest każdy naród ma jakieś genetyczne przypadłości, tak? Oni mają genach to, że uwielbiają się konfrontować. No tak po prostu mają, tak? I jeżeli wyczują kogoś słabszego, no to próbują nad nim, prawda, że tak powiem, dominować. Nie? A tutaj
No w moim akurat przypadku to tak nie jest, bo tutaj są różnego rodzaju tarcia i rozmowy i ja mówię, że nie pozwalam sobie po prostu na to i koniec, nie? Także tutaj taka sytuacja, ale też tutaj jak Wojtek mówił, ta sprawa tego jedwabnego i w ogóle tych relacji, prawda, to nie dotyczy czy lewej strony, czy prawej strony, dotyczy nas wszystkich Polaków, tak? I Polacy coś takiego mają w sobie, czego oni, nie wiem, oni chyba już to wiedzą, prawda, że jeżeli nam się coś zakazuje, to my się jednoczymy. I tu się zjednoczymy. I to wyjdzie. A, to lecimy dalej z pytaniami. Proszę dalej. Są tutaj Państwo. Państwo zamierzacie, no i to jest króciutkie pytanie. Czy Państwo zamierzacie tą książkę tłumaczyć na inny język? Tak, książka jest dość istotna. W Polsce już jest dużo przekonanych. Jeżeli coś jest na tym świecie pewne, a wiadomo, że nic nie jest pewne, ale tak patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, zwłaszcza po tych trzech umowach, które mamy pewne, a okazały się niepewne, ale jeżeli patrząc na tą dzisiejszą perspektywę, to no chcemy tą książkę przetłumaczyć, tak? Jeżeli, nie wiem, nie wydarzy się coś absolutnie nieoczekiwanego, niespodziewanego, to książkę przetłumaczymy na język angielski, wczoraj pojawiły się także deklaracje różnych ludzi w Austrii, w Wiedniu, gotowych profesjonalistów przetłumaczyć się szybko na język niemiecki. Więc na język angielski to mogę chyba powiedzieć na pewno, albo prawie na pewno. Na język niemiecki no, zaczynamy o tym myśleć też. Podobnie jak film, który też ma mieć napisy w języku angielskim, a który będzie na wiosnę. Do książki o jedwabnym. Ja też wielu rzeczy nie wiedziałem, prawda, i tak dalej, ale powiem Państwu jedną rzecz. Kto przepraszał Żydów za jedwabne? Polski prezydent. On nie wiedział, jaka jest prawda? To on powinien być za to rozliczony. On narobił tego bałaganu, oczywiście, w porozumieniu, prawda, z niektórymi Żydami, prawda? Tak to się stało, tak? Więc też ci ludzie, co tam robili, zakłamywali, to z polskiej strony, prawda? Ten kierę sprawdza, przecież to się w głowie nie mieści, nie? Tylko jedna rzecz, to było, i to się stało 19 lat temu, tak? W którym to było roku? 2000, tylko nie przewidzieli tej rzeczy, że będzie taki Sumiński, taki Budyński, i będą o tym mówić, tak? I że to, mało tego, że bo świetną w ogóle wypowiedź dał wczoraj w Wiedniu Polak z Jedwabnego, pan Andrzej, który tam mieszka, żyje, prawda, i tak dalej. Powiedział jedną rzecz, bardzo mądrą. Gdyby wtedy był ten internet, bo im nie pozwalano mówić prawdy, to by poszła cała informacja o prawdzie i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj mamy internet, prawda, i mówimy. I tego oni nie przewidzieli. I trzeba mówić tą prawdę i koniec. Właśnie wczoraj w Wiedniu pana Andrzeja, który pochodzi z Jedwabnego i właśnie też postaram się nawiązywać z panem Andrzejem, ponieważ on z punktu widzenia także mieszkańca i swoich jednak przodków no, ma tą praktycznie wiedzę na wskroś, więc też nabrałem właśnie w terenie, bo będzie szanowni państwo wywiad z panem Andrzejem, mieszkańcem Jedwabnego. Tu rozumiem pan kolejne pytanie. Dzień dobry, Janek mam na imię. Ja mam pytanie do pana Wojtka i pana Wątłonka, jako najbardziej osoby odpowiedzialne do tego, o czym chciałbym zapytać. A jest to przedłużenie pytania poprzednika. Chodzi o tą inwigilację środowisk żydowskich, środowiska polskie. Czy istnieje taka opcja, że państwo by wydali książkę, publikację, które by było pokazane, ilu Żydów jechało na sowieckich czołgach do Polski, później jako SBC, UBC mordowali Polaków, a dziś ich potomkowie robią to, co robią. Nie chcę przytaczać ludziom pewnych nazwisk, bo ja nie mam tych źródeł sprawdzonych, ale mówi się o Cimoszewiczu, mówi się o bardzo znanych osobach, które kiedyś prowadziły i dalej prowadzą aktywną politykę, zarówno jako reprezentanci Polski, ale oni mają te korzenie, które no, mordowały Polaków. Dziękuję.
Proszę Państwa, to jest, my nie mówimy, że nie. Nie powiem też, że dokładnie taka książka, dokładnie według tej tezy powstanie, dlatego że mamy pewne plany, a nie możemy o nich na razie powiedzieć. Jest ta książka, jest film, nie możemy wybiec do przodu, ale na Pana pytanie odpowiedziałbym tak. Jest w naszej książce historia pewnej Żydówki, tak? Która jest uczciwym człowiekiem, ma na imię Judyta, na nazwisko Lewinowska, która próbowała napisać doktorat. Jednym z jej recenzentów był niejaki pan Paweł Śpiewak, który, kiedy zapoznał się z jej pracą, no to jej do tego stopnia utrudnił życie, że ten doktorat okazał się niemożliwy do napisania. Ona bardzo głęboko to przeżyła. Rozmawialiśmy z nią wiele razy. Mamy jej relację w naszej książce. Kiedy ona mówi, że ona tego nie rozumie. Ona chciała tylko pokazać pewną rzeczywistość. Rzeczywistość, którą bardzo dokładnie zbadała w oparciu o rozmaite materiały. Polskie, zagraniczne, inne. I ona tego nie rozumie. I ona jako Żydówka pyta mnie, Żydówka pyta nas, jakie państwo tolerowałoby człowieka, który jest dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego, który jest opłacany przez państwo polskie, jest także pracownikiem naukowym. Państwo go finansujecie, tak, bo to jest z pieniędzy publicznych. I ten człowiek, były poseł Platformy Obywatelskiej, i ten człowiek wyjechał całkiem niedawno do Czech i tam udzielił takiej wypowiedzi, bo w Polsce jeszcze się trochę hamuje, ale jak wyjeżdża za granicę, to już daje upust temu, co mu w sercu gra, że 200 tysięcy Żydów uciekło z gett i większość z tych 200 tysięcy zamordowali Polacy. Więcej niż Niemcy. I Judyta Lewinowska, Żydówka, pyta mnie, ja tego nie rozumiem, dlaczego Polacy, dlaczego państwo polskie toleruje to, że opłaca człowieka, który wyjeżdża za granicę i pluje na to państwo polskie. I mówi, ani Izrael, ani żaden inny kraj nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Tymczasem wypowiedź pana Pawła Śpiewaka możecie państwo znaleźć w internecie, bo to nie jest coś anonimowego. Kto ma telefon, może znaleźć to za 30 sekund. Wszyscy o tym wiedzą i nikt nic z tym nie robi. Pan Paweł Śpiewak przez długi czas się krył ze swoimi tego typu mądrościami. W ogóle o tym nigdy nie mówił. Ale kiedy poczuł wiatr w żagle, kiedy poczuł, że to jest dobry moment, tak, że jest teraz kolejny taki dobry kurs na to, by pluć na Polskę i Polaków, no to się mocno rozkręcił. I jest wiele takich postaci, ja nazywam ich lisami pilnującymi kurników, czy kurnika, które się maskują, ale gdy tylko uznają, że jest dobry moment, to atakują nas bezpardonowo najbardziej obrzydliwymi kłamstwami. Tak? Ile jest takich osób? Wiele, wiele. Natomiast zbadanie tego dokładnie, no to jest rzeczywiście wielka praca, która by wymagała rzeczywiście sięgnięcia gdzieś tam do rozmaitych kwerend archiwalnych. Ja nie mówię, że my takiej pracy kiedyś nie wykonamy, natomiast nie wszystko da się zrobić naraz. My nad tą książką pracowaliśmy bardzo długi czas, staraliśmy się ze wszystkich sił, by nie popełnić błędu, mając świadomość, że jeżeli napiszemy 10 tysięcy zdań prawdziwych i w jednym się potkniemy, to za to jedno będziemy zniszczeni. Dlatego takich książek nie pisze się w sposób taki, że patrzy się na upływający czas. To musi być wszystko bardzo dokładnie sprawdzone, zweryfikowane, potem spisane. Jeszcze na tyle przystępnie, aby ludzie przeczytali to, bo no niestety czytelnictwo podupada, ale no z Bożą pomocą te nasze książki jakoś czytelnicy czytają. Mamy nadzieję, że tak będzie nadal. A jeśli tak będzie nadal, no to niewykluczone, że i taka książka powstanie, o którą Pan pyta. No w tej chwili jakby walczymy o premierę tej książki, walczymy o tę książkę, później kończymy film, a później Państwu powiemy, co dalej. Sprawa jest absolutnie kluczowa, tak jak powiedziałem, nie tylko dla nas tu obecnych, ale także dla tych, co przyjdą po nas. Mam pytanie do Pana Marcina. Jeszcze Pan? Za skutkę jeszcze. Jeszcze chciałem się tutaj odnieść do tej sytuacji z Danielsem.
bo Daniel sobie robi taką robotę, prawda, że promuje tego pana Mosberga, prawda, pokazuje w końcu, prawda, że pan Mosberg, że nie było Holokaustu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz przecież była ostatnio też zrobiona taka promocja, Daniel zrobił z panem Józefem. Poczta Polska uhonorowała pana Józefa znaczkiem Polaka, który ratował Żydów. Przecież tych historii polskich, prawda, Polaków jest mnóstwo, więc tu rola też jest, prawda, no, naszych władz, tak, żeby to pokazywać, aż się prosi, żeby takie historie pokazywać, bo to pokazuje wszystkim prawdę, jacy byliśmy, tak, jacy jesteśmy. Także, a ta sytuacja z tą książką tutaj, to wydaje mi się, że a może właśnie dochodzi do takiego momentu, żeby siąść do stołu, prawda, i powiedzieć, słuchajcie, rozmawiajmy na normalnych zasadach, tak? Ale nie na waszych zasadach, tylko na wspólnych, na porozumieniu, prawda? Może teraz właśnie taki moment przyjdzie, tylko jest jedno pytanie. Czy oni to wykorzystają w sensie tutaj budowania takich pozytywnych relacji, prawda? Mają szansę. Teraz. Przede wszystkim, to bardzo często też się pojawia, już zaraz oddaję głos Wojtkowi, takie głosy, że tutaj każdy, kto mówi o 447, to panowie z Rotkami to wiedzą, są ruskie onuce, ruska agentura i inne tego typu bzdury. A przecież my mówimy wprost, że my osobiście przecież jesteśmy za sojuszem z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, tylko na zasadach partnerskich, a nie frajerskich. O. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, cały czas mówię, że to powinna być sprawa ponadpolityczna, bo ta sprawa dotyczy naprawdę następnych pokoleń, nas i następnych pokoleń. Jeśli chodzi o to, co Janek mówi, o tą wspólną rozmowę, no na razie pokazują, jak się do tego odnoszą, tak? Czyli blokowanie. A propos tego porozumienia, to nie wiem, czy Państwo znacie taki dowcip. Ja w wielu miejscach go opowiadałem, może i u Państwa, usłyszałem go od mojego przyjaciela Tomka kardynała, inżyniera polskiego mieszkającego w Mississauga koło Toronto, o tym porozumieniu. Jest to dowcip Polonii Kanadyjskiej. Dzwoni premier Morawiecki do premiera Netanyahu i mówi właśnie, tak jak mówi Janek, porozummy się, skończmy te właśnie. Mam pomysł, jak to zrobić. Wy przestaniecie o nas kłamać, my przestaniemy mówić o was prawdę. I to jest może sposób. Proszę Państwa, a propos jeszcze tych Polaków, którzy pokazujemy w naszej książce, czym różni się wielu Polaków jest oskarżonych o antysemityzm, tak a priori na wyrost. Pokazujemy w naszej książce historię, rozmowa, którą odbyła Ewa Kurek z Janem Dobraczyńskim. To Państwo na pewno wiecie, że życie Jana Dobraczyńskiego miało wiele zakrętów. Ostatni nie był, myślę, zbyt ciekawy, bo związanie się z PROM i taki bardzo przykry zakręt. No ja osobiście znam wnuka Jana Dobraczyńskiego, księdza Łukasza, wspaniała postać, ksiądz warszawski. Natomiast historia Jana Dobraczyńskiego w skrócie. Jan Dobraczyński pytany przez Ewę Kurek, jak to się stało, że on, który nie ukrywał swoich antysemickich poglądów przed wojną, i który uchodził za wielkiego antysemitę i tego nie ukrywał, pytany, jak to się stało, że ty antysemita, taki zadeklarowany, uratowałeś tysiące Żydów, więcej niż Irena Sendlerowa. Jak to się stało, że ratowałeś żydowskie dzieci? Jan Dobroczyński odpowiada, tak, ja byłem antysemitą, bo nie mieściło mi się w głowie, że to hasło, które my znamy tylko z opowieści, a ono było wtedy realizowane, wasze ulice, nasze kamienice, że w rękach Żydów jest zdecydowana większość handlu, przemysłu i tak dalej. I we mnie się wszystko burzyło. To nie tak powinno być. I nie ukrywałem tego. I inni też nie ukrywali tego. Ale kiedy przyszła wojna i kiedy okazało się później, że Niemcy dokonują tego mordu, tak, w późniejszym okresie, nie w tych pierwszych latach, tylko w późniejszym okresie na Żydach, że mordują także żydowskie dzieci. No to jak ja, jako człowiek, jako katolik, mogłem stać z boku, mogłem przyglądać się, nie ratować tych dzieci. Więc ratował te dzieci, ryzykując za każdym razem życiem swoim i swoich bliskich. I uratował tysiące dzieci. Więcej niż Irena Sendlerowa. Ale jego historia jest bardzo mało znana. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi mają go zakwalifikowanego jako antysemitę. Czyli proszę Państwa, antysemita zadeklarowany, ratujący tysiące żydowskich dzieci, bo tak było trzeba.
Jan Braczyński w rozmowie z Ewą Kurek, co zamieszczamy w książce, to wyjaśnia. Bo nasz polski antysemityzm polegał na tym, że my się nie zgadzaliśmy na pewne rzeczy, bojkotowaliśmy pewne rzeczy, mówiliśmy o pewnych rzeczach. Antysemityzm niemiecki polegał na tym, że oni tych Żydów mordowali. Jest różnica? Jest różnica. Tymczasem co robią dziś Żydzi i co robią od wielu, wielu lat? Nie wiem, czy Państwo to wiecie, ale sięgnijcie nawet do internetu, to się dowiecie, którą nie chcę do naszej książki, z naszej książki też się tego dowiecie. Że jest jakaś zdumiewająca miłość Żydów do Niemców. Ona była od zawsze i ona nadal jest. Niemcy, którzy mordowali ich milionami, są lepsi niż Polacy, którzy ryzykowali tysiącami życiem swoich i swoich rodzin, by ich ratować. O Niemcach mówią dobrze, o Polakach zawsze mówią źle. W pamiętnikach z okresów okupacji, w kronikach i tak jest do dziś. To jest coś niebywałego, coś niebywałego. Nie wiem, Polak, chcesz coś dodać? Mało tego, chyba sojusz jest, tak, teraz Niemców z Żydami, jak Państwo zauważyli, wyszedł teraz ten słowetny raport ADR, że największymi antysemitami na świecie są Polacy. Uwaga, kto finansuje ten raport? Niemcy. Jak zacząłem? Nie. Czyli jeszcze pytanie, tak? Wczorajsze spotkanie w Wiedniu było rejestrowane i będzie można zobaczyć Pana telewizji. To jest jedno. A drugie, czy to jutrzejsze spotkanie w Warszawie, w znanym miejscu jeszcze, czy ono będzie na żywo dostępne w Pana telewizji? Tak, oczywiście będzie dostępne. Można sobie rzucić z lepszą i wsadzę na Rakowiecką, ale może nie. Transmisja będzie na Brawo 24. Ta transmisja była przez telewizję jedna, co nie pamiętam dokładnie, ale nie dla mnie. Tego nie rejestrowaliśmy, ale będzie to są spotkania przedpremierowe. To było niesamowite, wspaniałe spotkanie. Nasi gospodarze powiedzieli, że nie mieli jeszcze tak niesamowicie, nie mieli takiej frekwencji, takiego spotkania. Polonia, Polacy generalnie chcą znać prawdę, czy to mieszkający w Polsce, czy za granicą, a Państwa obecność jest tego potwierdzenie. Proszę Państwa, no nie wiem, będziemy chyba kończyć, tak? Ja w swoim imieniu dziękuję Państwu za gospodarzenie. Ja przepraszam jeszcze bardzo serdecznie Państwa, za chwilkę będzie można kupić książki, ale naprawdę ciężko się rozmawia i ciężko się prowadzi jakiekolwiek odpowiedzi. Jeżeli... na dancing się No właśnie. Natomiast jeszcze chyba dwa pytania, bo to pan się też dokupił. I jeszcze tutaj pan i myślę, że będziemy kończyć. Ja mam dwa pytania takie do pana Słowińskiego. Ja przede wszystkim Wiedny z Ganiu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj panom, a szczególnie panu Słowińskiego, wyrazić słowa podziwu i uznania. Przepraszam, aż mnie zatyka. Za pana poświęcenie, nieprawdopodobną walkę z tym dziadowskim, paskudnym systemem. I proszę wszystkich państwa, żeby się, mam nadzieję, że ja wyrażam w imieniu wszystkich państwa tą myśl. Wyrażam. Podsumowanie tej penetracji przez środowiska żydowskie. Proszę Państwa, oni nie muszą penetrować. Oni taką politykę od czasów, jak sięgnąć w historię, stosują, że oni są w każdej partii, i tej, co rządzi, i opozycyjni. I oni wszystko mają jak na talerzu, we wszystkich ważniejszych instytucjach. Są ludzie tego pochodzenia, jak nie w pierwszej, to w drugiej linii, jak nie mąż, to żona. To tylko chciałem skwitować i pytanie takie. Czy Państwo, jako ta awangarda opozycji, dla zorganizowania tych wszystkich ludzi, którzy tu są na sali, żebyśmy się mogli przeciwstawić temu niesamowitemu, ja to nazwę krótko dziadostwo, nie chcę po imieniu tego nazywać, bo inaczej poprzez tylko i wyłącznie takie spotkania i pobłażanie, co robi w tej chwili nasz rząd, aczkolwiek głosowałem za nim, to do niczego nie dojdziemy. Uległością i tym wybaczaniem wszystkim i wszystko wybaczanie potrzebne, niepotrzebne, to do niczego nie dojdzie. Musimy się siłą przeciwstawić po prostu.
Ja tylko krótko w odpowiedzi. Są roty niepodległości. Właśnie w tym celu one są utworzone. Proszę Państwa, no tak, no my nie jesteśmy naiwni, nie mieszkamy pod lodem, nie uwaliśmy się z chomiki. Mamy świadomość, że książką czy filmem możemy zapoczątkować pewien proces, ale to jest za mało. Tak naprawdę wierzymy, że razem możemy zrobić więcej. Mamy obiecane, zobaczymy co z tego będzie, spotkanie w Sejmie. Myślę, że to już bardzo dużo. Gdyby się udało rzeczywiście do tego doprowadzić, to jest to najwłaściwsze miejsce, żeby rozmawiać o takich sprawach. Reszta tak naprawdę należy do Państwa, do nas wszystkich. Do Państwa, jak mówiłem, jesteście tym oto największą siłą, opinią publiczną, która może wymusić ekshumację w Jedwabnym. Od tego zacznijmy. Jeżeli będzie ta ekshumacja, legnie w gruzach fundament kłamstwa. A potem pójdziemy dalej. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, by doprowadzić do ekshumacji w Jedwabnym, a już rzeczywistość będzie wyglądała zupełnie inaczej. Te koledzy zbierają jeszcze podpisy przeciwko akt 447, to jest projekt obywatelski. Na razie jest ponad 20 tysięcy podpisów z tego, co około 30 coś takiego, więc potrzeba 100 tysięcy podpisów, żeby projekt trafił do Sejmu, a najlepiej około 500 000. Tak? To musi po prostu być ogromny nacisk społeczny. Tutaj Pan powiedział tutaj o tym spuszczaniu głowy, prawda? Żeby tego nie robić. Trzeba Państwu na taki przykład, prosty przykład taki z życia, tak? Króciutko. Jestem w Afryce na statku, tak? Ochraniamy statki przed piratami, przed atakami piratów somalijskich. Mamy przerwę na takiej platformie. Jest taki pokój, prawda, mesa i tam jest telewizor. No i wchodzimy tam, prawda, do tego pokoju, do tej sali i siedzą Ukraińcy. Jak basze. Siedzą jak basze, prawda, i oglądają te swoje filmy. Niech oglądają. Oczywiście tu nie ma w ogóle jakiejś tam dyskryminacji. No i ja wchodzę z kolegami. No chcielibyśmy też pooglądać, tak? Ale swoje filmy, tak? Ale oni oglądają. No a koledzy mówią, nie, no to wiesz, Ukraińcy, wiesz. Ja mówię, ale jak? Mówię, to nie podejdziesz i nie powiesz mu, słuchaj, teraz my chcemy, wreszcie pooglądaj, tam nie wiem, godzinę, dwie, trzy, ale teraz my chcemy. No nie, no nikt nie chciał podejść. To wziąłem ten telewizor, wyłączyłem, mówię, teraz będą oglądali Polacy. I później się tak, i później się z nami już nie dzieli, nie? No, tak. Mili Państwo, sekundkę, chwila, proszę jeszcze o jedną chwilkę, dobrze? Mili Państwo, przepraszam, jeszcze sekundę. Mili Państwo, spotkania jeszcze żeśmy nie zakończyli, a wy żeście tu już nam zablokowali naszych prelegentów. Bardzo bym prosił jeszcze powstrzymać się dosłownie na chwilę. Ja rozumiem waszą niecierpliwość, ale sekundkę, za chwilę. Nie mów, w ten sposób... Ja mam jeszcze istotne pytanie. Jeszcze dosłownie proszę, 5 minut, dobrze? Ostatnie pytanie, pan już się dowiedział od dłuższego czasu. Dajmy się też panu wypowiedzieć i zapytać. Bardzo proszę na razie dać jeszcze państwu spokój. Ostatnie pytanie. I proszę jeszcze odejść troszkę, bo filmujemy, tam też nic nie będzie widać. Chodzi o panią Gawin, która klaskała po Oświęcimiu 2 lata temu, kiedy obrażała naród polski ambasador Azari. Ta pani jest teraz przełożoną profesora Koli i pani profesor Grupy. Ona jest generalnym konserwatorem zabytków. Ja liznąłem trochę archeologii, ponieważ jestem odkrywcą stanowisk przemysłowych na Śląsku, które zmieniły wykład historii wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Mam tutaj z National Geographic publikację, mogę panu i wiem dobrze, że po prostu świadectwa badane łopatą archeologiczne mają pierwszeństwo przed historycznymi, przed wszelkimi relacjami jakichś tam pan Wassersteinów. W związku z tym oni się boją tych twardych dowodów. Ale jak tu zrobić, skoro szefową tych panów jest pani, która klaskała po Oświęcimiu, antypolska postać. Ja z nią tu rozmawiałem, tu była konferencja PiS-u, poszedłem na nią. Ta pani nie była zainteresowana nawet
odkryciami. Dobra. Tyle. Jak to zrobić? Proszę Państwa, jak to zrobić? Jest petycja Ewy Kulek. Sięgnijcie Państwo do tej petycji, od tego zacznijmy. Od tego zacznijmy, od podpisania tej petycji, a później od... Kuba projekt! A później od... Może powinienem używać tego słowa, ale on żyje. Nacisk na naszych rządzących, żeby przestali się bać i skoro Instytut Pamięci Narodowej w osobie pana Szerza chce przeprowadzić tą ekshumację, to przeprowadźmy tą ekshumację i skończmy z tym dyktatem Żydów. Od tego zacznijmy. Jeżeli to się uda, to tak naprawdę jesteśmy na początku właściwej drogi. Od tego się powinno zacząć. Doprowadźmy do tego początku, a potem będzie już łatwiej. Proszę Państwa, ja tak to widzę, że powinniśmy robić krok po kroku. Krok po kroku. Pierwszym krokiem powinna być ekshumacja jedwabnej. Prezes IPN-u pan Szarek powiedział, że chce tej ekshumacji. Niestety nasi decydenci powiedzieli, że nie będzie ekshumacji. Nakłonmy ich metodami nacisku, by zmienili zdanie. Państwo jako opinia publiczna możemy tego dokonać wspólnie. My będziemy pisać książki, opowiadać, będziemy o tym mówić w Sejmie. Wierzymy, że poprze nas wiele osób. Jeżeli poprze nas opinia publiczna, to razem damy radę. Razem sobie z tym poradzimy. Wierzę w to naprawdę z całego serca. Tylko nacisk społeczny. Bardzo dziękuję.